Fisher. Sekret milionera. Przełożył Krzysztof Doroszewski. Rozdział 1, w którym młody człowiek radzi się bogatego krewnego. Pewien młody, inteligentny człowiek chciał osiągnąć bogactwo. I chociaż spotkało go już w życiu wiele rozczarowań i poniósł wiele porażek, wciąż wierzył w swą szczęśliwą gwiazdę. Czekając na uśmiech fortuny, pracował jako asystent szefa rachunkowości w drugorzędnej agencji reklamowej. Płacono mu raczej niewiele, już od pewnego czasu miał poczucie, że praca nie przynosi mu satysfakcji. Po prostu nie miał już do niej serca. Marzył, by robić coś innego. Może napisać powieść, która uczyni go bogatym i sławnym, kładąc raz na zawsze kres kłopotom finansowym. Czy ambicje jego nie były jednak trochę nierealne? Czy naprawdę posiadał dość umiejętności i talentu, by napisać bestseller? Czy też czyste stronice zapełniłby czczy bełkot, będący odbiciem jego wewnętrznego ubóstwa? Praca, którą wykonywał, stała się dla niego już od ponad roku codziennym koszmarem. Z trudem znosił swojego szefa, każdego ranka spędzającego większość czasu na czytaniu gazety i wydawaniu pisemnych poleceń, a następnie znikającego, żeby jeszcze dogodzić sobie 3-godzinnym lunchem. Posiadał także wybitną umiejętność zmieniania poglądów i wydawania sprzecznych poleceń, co czyniło pracę jeszcze bardziej nieznośną. I gdyby chodziło tylko o szefa, ale niestety był również otoczony przez kolegów, którzy mieli powyżej uszu tego, co robili. Wydawało się, że zupełnie zatracili wizję swej przyszłości i zrezygnowali z wszelkich ambicji. Nie odważył się powiedzieć żadnemu z nich o swoim pragnieniu porzucenia wszystkiego i zostania pisarzem. Wiedział, że potraktowaliby to jako żart. Żył w poczuciu takiego odcięcia od świata, jak gdyby przebywał w obcym kraju, nie znając jego języka. Każdy poniedziałek rano zastanawiał się, jak u licha będzie w stanie przeżyć jeszcze 1 tydzień w biurze. Czuł wstręt do sterty akt piętrzących się na jego biurku, do wymagań klientów pragnących krzykliwie reklamować swoje papierosy, samochody, piwo. Już od 6 miesięcy miał napisane wymówienie i kilkanaście razy wchodził do gabinetu szefa z palącym kieszeń pismem, ale nigdy nie mógł zdobyć się na to, żeby je złożyć. To zabawne. Jeszcze 3-4 lata temu nie wahałby się ani chwili. Teraz jednak nie był pewny, co ma zrobić. Coś go powstrzymywało, jakaś siła. A może było to po prostu tchórzostwo? Wydawało się, że zatracił ten zmysł, który w przeszłości zawsze prowadził go do tego, czego pragnął. Być może to, że bezczynnie oczekiwał, aż sytuacja dojrzeje do zmiany, wynajdując wymówki przed podjęciem działania i zastanawiając się, czy naprawdę może mu się udać, przemieniło go we wiecznego marzyciela. A może paraliżował go fakt, że był pogrążony w długach? Czy może powodem było to, iż zaczynał się starzeć? Proces ten zaczyna się nieuchronnie z chwilą, gdy człowiek rezygnuje z własnej wizji przyszłości. Prawdę mówiąc, nie miał pojęcia, na czym polega problem. I wtedy, któregoś dnia, pomyślał nieoczekiwanie o swoim wuju, milionerze. Właśnie wuj mógł udzielić mu jakiejś rady, a jeszcze lepiej dać trochę pieniędzy. Wuj, znany jako człowiek serdeczny i przyjazny, natychmiast zgodził się go przyjąć. Odmówił jednak pożyczenia jakichkolwiek pieniędzy, twierdząc, że nie zrobiłby mu w ten sposób przysługi. — Ile ty masz lat? — zapytał, wysłuchawszy jego opowieści o paśmie nieszczęść. — 32 — wyszeptał młody człowiek nieśmiało, doskonale wiedząc, że pytanie to było pełne wyrzutu. — Czy ty wiesz, że John Paul Getty zarobił swój pierwszy milion, mając 23 lata, a ja, będąc w twoim wieku, miałem już 0,5 miliona? Jak to więc w ogóle możliwe, że ty, mając tyle lat, jesteś zmuszony pożyczać pieniądze? Nie mam pojęcia. Pracuję jak wół, czasami ponad 50 godzin tygodniowo. Czy ty naprawdę myślisz, że ciężka praca przynosi ludziom bogactwo? No, tak myślę. W każdym razie tak mi zawsze kazano wierzyć. Ile zarabiasz rocznie? 15 000 funtów? Tak, coś około tego, odparł młody człowiek. Czy myślisz, że ktoś, kto zarabia 150 000 funtów, pracuje 10 razy tyle godzin w tygodniu, co ty? Oczywiście, że nie. Byłoby to fizycznie niemożliwe. Tydzień ma po prostu tylko 168 godzin. Skoro więc ten ktoś zarabia 10 razy więcej od ciebie, nie pracując więcej niż ty, musi robić coś zupełnie innego niż ty. Musi znać jakiś sekret, o którym ty w ogóle nie masz pojęcia. No tak, to prawda. Masz szczęście, że w końcu to zrozumiałeś. Większość ludzi nawet do tego nie dochodzi. Są zbyt zajęci zarabianiem na życie, żeby zatrzymać się i zastanowić nad tym, jak mogliby pozbyć się kłopotów finansowych. Większość nie poświęciła nawet godziny na to, aby spróbować wyobrazić sobie, jak mogliby stać się bogaci i dlaczego nigdy im się to nie udało. Młody człowiek musiał przyznać, iż mimo żarliwych ambicji i marzeń o zrobieniu fortuny, on także nigdy nie zdołał znaleźć czasu, żeby naprawdę przemyśleć swoją sytuację. Wszystko zdawało się odciągać jego uwagę, powstrzymując go przed podjęciem tego zadania, którego zasadnicze znaczenie było oczywiste. Wuj siedział przez chwilę w milczeniu, następnie zaś spojrzał siostrzeńcowi prosto w oczy, rozciągając wargi w uprzejmym, choć ironicznym uśmiechu. Słuchaj, postanowiłem ci pomóc. Chcę wysłać cię do człowieka, który mnie pomógł osiągnąć bogactwo. Nazywają go błyskawicznym milionerem. Być może słyszałeś o nim. Nie, nigdy, odpowiedział młody człowiek. Sam wybrał sobie ten przydomek, bo jak twierdzi, stał się milionerem z dnia na dzień, gdy odkrył prawdziwy sekret zdobycia fortuny. Twierdzi, że może każdemu pomóc stać się milionerem z dnia na dzień lub przynajmniej osiągnąć mentalność milionera. Ale powiedz mi, czy naprawdę chcesz stać się bogaty? Pragnę tego bardziej niż czegokolwiek innego. To pierwszy warunek wstępny i bardzo ważny, ale niewystarczający. Musisz wiedzieć także, jak tego dokonać. Młody człowiek zrobił nieznaczny ruch ramionami, jakby się zgadzał. A wuj mówił dalej. Błyskawiczny milioner mieszka w F. Wiesz, gdzie to jest? Wiem, ale nigdy tam nie byłem. Dlaczego by nie spróbować? Jedź i odszukaj go. Może wyjawi przed tobą swój sekret. Mieszka w fantastycznym domu, najwspanialszym w całym mieście. Nie powinieneś mieć żadnych problemów ze znalezieniem go. A dlaczego ty, wujku, nie powiesz mi po prostu, co to za sekret? Nie musiałbym wtedy trudzić się, jeżdżąc tam. Po prostu dlatego, iż nie mam do tego prawa. Gdy błyskawiczny milioner powierzył mi swój sekret, musiałem mu zaraz złożyć przysięgę, że nigdy nikomu go nie wyjawię. Mogę jednak każdemu powiedzieć, jak go poznałem. Wszystko to wydawało się młodemu człowiekowi zarazem dziwne i pociągające. Pobudziło jego ciekawość. Czy wuj jest pewny, że nie może mi nic powiedzieć? Absolutnie pewny. Mogę jedynie serdecznie polecić cię błyskawicznemu milionerowi. Bez dalszych ceregieli wuj wyjął arkusz eleganckiego papieru listowego z szuflady masywnego biurka, wziął pióro i pośpiesznie napisał na nim kilka linijek. Następnie złożył list, zapieczętował kopertę i z uśmiechem wręczył siostrzeńcowi. Oto list polecający, powiedział. A tu jest adres milionera. Jeszcze jedna rzecz. Musisz obiecać, że nie przeczytasz tego listu. Jeżeli go przeczytasz, przypuszczalnie stanie się dla ciebie nieprzydatny. Jeżeli jednak otworzysz go wbrew mojemu ostrzeżeniu i będziesz nadal chciał coś zrobić dla siebie, musisz udawać, że go nie czytałeś. Tylko jak mógłbyś przekreślić to, co już się stało? Młody człowiek nie miał zielonego pojęcia, o czym wuj mówił, ale godził się na to. Wuj zawsze miał opinię ekscentryka i w końcu ten człowiek wyświadczał mu przysługę, więc ostatecznie postanowił już więcej nie nalegać. Podziękował wujowi i wyszedł. Rozdział 2, w którym młody człowiek spotyka starego ogrodnika. Jeszcze tego samego popołudnia popędził do F. czy trudno będzie odnaleźć błyskawicznego milionera i czy zechce przyjąć niezapowiedzianego gościa i wyjawić swą tajemniczą metodę zdobywania majątku. Będąc już na ulicy, przy której stał dom milionera, młody człowiek nie zdołał oprzeć się ciekawości i pomimo ostrzeżeń wuja otworzył list polecający, który wuj łaskawie napisał dla niego. Oszołomiony zastanawiał się, czy wuj się pomylił, czy też chciał zrobić mu kawał. Ów list był tylko czystą kartką papieru. Rozgoryczony i oburzony chciał go wyrzucić, ale był już w polu widzenia strażnika strzegącego domu milionera i z pewnością nie uszłoby to jego uwagi. Twarz strażnika miała jednak kamienny wyraz, bez najmniejszego cienia uśmiechu. Wygląd miał doprawdy tak nieprzenikniony, jak zamknięta forteca, której miał za zadanie pilnować. — Czym mogę panu służyć? — zapytał strażnik. — Chciałbym zobaczyć się z błyskawicznym milionerem. — Czy jest pan umówiony? — Nie, ale... — W takim razie, czy ma pan list polecający? — pytał strażnik. — Oczywiście, że miał, ale... Nic w nim nie było napisane. Szybko wymyślił jednak wybieg, który mógł ułatwić mu wybrnięcie z tej sytuacji. Wyciągnął list do połowy z kieszeni i szybko wepchnął go z powrotem. Nie zadowoliło to jednak strażnika. Czy mogę zobaczyć ten list? Teraz młody człowiek wpadł. Pomyślał, jeżeli dam mu ten list, pomyśli, że go nabieram, a jeśli nie dam, nie będzie chciał mnie wpuścić. Stanął wobec... wydawałoby się nierozwiązalnego dylematu. Wtedy przypomniał sobie radę wuja, której poprzednio nie rozumiał. Jeśli otworzysz ten list, musisz udawać, że nie zrobiłeś tego. Czyż nie była to jedyna rzecz, jaką mógł zrobić? Podał list strażnikowi, który przeczytał go, jeśli tak można powiedzieć. Jego twarz pozostała jednak bez wyrazu. W porządku, powiedział, zwracając młodemu człowiekowi list. Możesz wejść. Następnie strażnik zaprowadził go do frontowych drzwi luksusowego, zbudowanego w stylu tudoriańskim domu. Drzwi otworzył nienagannie ubrany lokaj. — Czego pan sobie życzy? — zapytał. — Chciałbym zobaczyć się z błyskawicznym milionerem. Jest zajęty i nie może w tej chwili zobaczyć się z panem. Proszę zaczekać na niego w ogrodzie. Lokaj odprowadził gościa do wejścia do ogrodu, bardziej przypominającego park. Pośrodku znajdował się staw. Młody człowiek wędrował po alejkach, podziwiając piękno drzew. W pewnej chwili zobaczył ogrodnika, który wyglądał na co najmniej 70 lat. Pochylony był nad krzewem róż i właśnie go przycinał, a szerokie rondo słomkowego kapelusza skrywało mu oczy. Gdy młody człowiek zbliżył się, ogrodnik przerwał pracę, żeby się z nim przywitać. Uśmiechnął się. Jego jasne, pogodnie błękitne oczy nie zestarzały się, tak jak nie starzeje się słońce. — Po co przyszedłeś tutaj? — zapytał ciepłym, przyjaznym głosem. — Przyszedłem zobaczyć się z błyskawicznym milionerem. — A, rozumiem. A w jakim celu, jeśli mogę zapytać? — No cóż, ja chciałbym go po prostu prosić o radę. — A, oczywiście. Ogrodnik już miał powrócić do swoich róż, gdy pod wpływem jakiejś nowej myśli zwrócił się ponownie do młodego człowieka. A przy okazji, czy nie miałbyś przy sobie przypadkiem piątaka? Piątaka? Wykrzyknął młody człowiek, czerwieniąc się. Właśnie tyle. Jedyne pieniądze, które mi pozostały, to właśnie 5 funtów. Znakomicie. Tyle potrzebuję. Nawet jeśli wydawało się, że ogrodnik żebrze, wciąż wyglądał bardzo dostojnie. Jego sposób bycia promieniował wyjątkowym wdziękiem i urokiem. Naprawdę chciałbym je panu dać, odpowiedział młody człowiek, ale jest taki mały problem, że nie zostałoby mi na powrót do domu. Czy planujesz wracać dzisiaj do domu? Nie, to znaczy, nie wiem jeszcze, powiedział młody człowiek, teraz już zupełnie zmieszany. Nie chciałbym wyjechać, zanim nie zobaczę się z błyskawicznym milionerem. Więc jeżeli nie potrzebujesz tych pieniędzy dzisiaj, dlaczego nie chcesz mi ich pożyczyć? Jutro mogą ci być niepotrzebne, kto wie. Może zostaniesz milionerem. To rozumowanie nie brzmiało całkiem logicznie dla młodego człowieka, ale brakowało mu sił, aby wysuwać jakieś dalsze argumenty. Więc gdy ogrodnik powtórzył swą prośbę, dał mu pieniądze. Twarz ogrodnika rozpromieniła się uśmiechem. Większość ludzi boi się prosić o coś, a kiedy w końcu się odważą, nie nalegają wystarczająco. A to błąd. W tym momencie przyszedł do ogrodu lokaj i zwrócił się do starca z wielkim szacunkiem. Sir, czy mógłby mi pan dać 5 funtów? Odchodzi dzisiaj kucharz i nalega, żeby wypłacić mu należne pieniądze. Brakuje mi właśnie 5 funtów. Ogrodnik uśmiechnął się. Wsunął rękę do kieszeni i wyciągnął gruby plik banknotów. Musiał tam mieć 1000 funtów, gdyż młody człowiek widział banknoty 20- i 50-funtowe. Ogrodnik wyłuskał 5-funtowy banknot, który młody człowiek tak niechętnie zgodził się mu dać i wręczył lokajowi. Ten zaś podziękował, skłonił się usłużnie i szybko zniknął w domu. Młody człowiek był oburzony. Jak ogrodnik miał czelność zabrać mu ostatnie 5 funtów, jakie w ogóle miał, kiedy jego kieszenie wypchane były pieniędzmi? Dlaczego poprosił mnie pan o 5 funtów? Wymamrotał, próbując z całych sił ukryć kipiącą w nim wściekłość. Przecież nie potrzebował pan tych pieniędzy. Ale oczywiście, że ich potrzebowałem. Popatrz. Nie mam tu żadnej 5-funtówki, wyjaśnił, wertując kciukiem gruby plik banknotów. Nie myślisz chyba, że dałbym mu banknot 50-funtowy, prawda? Dlaczego u diabła trzyma pan tyle pieniędzy przy sobie? To moje podręczne pieniądze, odparł ogrodnik. Zawsze mam przy sobie na wszelki wypadek 10 tysięcy funtów. 10 tysięcy funtów? Wybełkotał młody człowiek osłupiały. Nagle wszystko stało się jasne. Ten nadmiernie uprzejmy lokaj, ta niewiarygodna suma pieniędzy w kieszeni. To pan jest błyskawicznym milionerem, prawda? Na razie tak, odpowiedział ogrodnik. Cieszę się, że przyszedłeś, ale powiedz mi, kto cię przysłał. Mój wuj, mister McLucky. Ach tak, pamiętam go. Odwiedził mnie wiele lat temu. Miał bardzo oryginalny sposób myślenia. Jak każdy zresztą człowiek, który doszedł do wszystkiego o własnych siłach. Ale powiedz mi, jak to jest, że ty sam nie jesteś jeszcze bogaty? Czy kiedyś na poważnie stawiałeś sobie to pytanie? Prawdę mówiąc, nie. To pierwsza rzecz, jaką chyba powinieneś zrobić. Jeśli chcesz, przemyśl to głośno przy mnie. Spróbuję prześledzić twój tok rozumowania. Młody człowiek podjął kilka nieśmiałych prób i zrezygnował. Aha, rozumiem, powiedział milioner. Nie jesteś przyzwyczajony do głośnego zastanawiania się. Czy wiesz o tym, że jest wielu ludzi w twoim wieku, którzy są już bogaci? Wśród nich są już nawet milionerzy. Inni właśnie dochodzą do swojego pierwszego miliona. A czy wiesz, że w wieku 26 lat Arystoteles Onassis miał już w banku 350 tysięcy funtów? Gdy wyjeżdżał z Ameryki Południowej do Anglii, gdzie marzył o założeniu swego imperium statków handlowych. Tylko 26 lat? Spytał młody człowiek. Tak jest. A kiedy zaczynał, miał na koncie zaledwie 250 funtów. Nie miał ani dyplomu uniwersyteckiego, ani zawodu. Z pewnością też nie miał żadnych kontaktów. No, ale teraz już czas na kolację, zauważył starzec. Czy zechciałbyś mi towarzyszyć? Z przyjemnością. Bardzo dziękuję. Młody człowiek podążył za błyskawicznym milionerem, który pomimo swego wieku wciąż poruszał się żwawym i sprężystym krokiem. Weszli do jadalni, gdzie stół był już nakryty na 2 osoby. Proszę bardzo, siadaj. Powiedział błyskawiczny milioner i wskazał miejsce na końcu stołu, przeznaczone zazwyczaj dla gości. Sam usiadł po prawej stronie swojego młodego gościa, naprzeciwko pięknej klepsydry, na której wyryte było banalne motto. Czas to pieniądz. Wszedł lokaj z butelką wina i napełnił kielichy. Wypijmy za twój pierwszy milion, powiedział milioner, podnosząc kielich. Upił łyk, jedyny w ciągu całego wieczoru. Jadł także bardzo niewiele, zaledwie kilka kęsów wybornego smażonego łososia. Czy lubisz pracę, z której się utrzymujesz? Zapytał młodego człowieka milioner. Sądzę, że tak. Upewnij się, czy tak jest naprawdę. Wszyscy milionerzy, jakich znam, a spotkałem ich dość wielu w ciągu swego życia, uwielbiali swoje zajęcia. Praca stała się dla nich prawie wypoczynkiem, tak przyjemnym jak hobby. Dlatego właśnie większość bogatych ludzi rzadko wyjeżdża na urlop. Dlaczego mieliby pozbawiać się tego, co tak bardzo lubią? To byłoby istne samoumartwianie. I dlatego też wciąż pracują, nawet jeśli już wielokrotnie osiągnęli milion funtów. Nawiasem mówiąc, choć znajdowanie radości w pracy jest absolutną koniecznością, to nie wystarczy. Żeby stać się bogatym, musisz znać pewien sekret. Powiedz mi, czy przynajmniej wierzysz, że taki sekret istnieje? Tak, wierzę. Dobrze. To pierwszy krok. Większość ludzi nie wierzy w to. Co więcej, nie marzą nawet, że mogą stać się bogaci. I mają rację. Ktoś, kto nie wierzy, że może się wzbogacić, rzadko osiąga bogactwo. Musisz zacząć od uwierzenia, że możesz, a później gorąco tego pragnąć. Trzeba jednak dodać, iż wielu ludzi, tak naprawdę to większość, nie jest gotowych zaakceptować tego sekretu. Nawet gdy zostanie im wyłożony w bardzo prosty sposób. Największym ich ograniczeniem jest tak naprawdę brak wyobraźni. Z tego też głównie powodu prawdziwy sekret bogactwa jest najlepiej strzeżonym sekretem na świecie. To trochę tak jak z tym skradzionym listem w opowiadaniu Edgara Alana Poe, kontynuował błyskawiczny milioner. Pamiętasz je? To jest opowiadanie, w którym policja szuka listu w pewnym domu i nie może znaleźć, bo zamiast być gdzieś ukrytym, leżał w najmniej oczekiwanym miejscu, na samym wierzchu. To opowiadanie jest pomysłową ilustracją jednej z zasad Emersona. To, co nie pozwalało policjantom znaleźć listu, to brak wyobraźni, albo, jeżeli wolisz, ich zakodowane nastawienie. Nie spodziewali się znaleźć go w tym miejscu, dlatego nie wpadł im w ręce. Młody człowiek słuchał milionera w głębokim skupieniu. Nikt nigdy nie rozmawiał z nim w ten sposób i bardzo go to zaciekawiło. Palił się do odkrycia tego sekretu. W każdym razie jedno było pewne. Jeśli milioner nie posiadał naprawdę takiego sekretu, z pewnością był geniuszem w sztuce aktorskiej. Przede wszystkim zaś wiedział, jak wyłożyć rzecz prosto i jasno, chyba że była to tylko zręcznie zaaranżowana iluzja. Rozdział trzeci, w którym młody człowiek uczy się wykorzystywania sposobności i podejmowania ryzyka. A teraz po tym wszystkim, co już usłyszałeś, ile pieniędzy byłbyś skłonny zapłacić, aby posiąść sekret bogactwa? To pytanie zaskoczyło młodego człowieka. Nawet gdybym chciał wyłożyć jakieś pieniądze, żeby zdobyć go, nie mam ani pensa. Trudno więc odpowiedzieć na to pytanie. Ale gdybyś miał pieniądze, ile byłbyś zdecydowany zapłacić? Następnie milioner dodał szybko. Wymień jakąś sumę, jakąkolwiek sumę, pierwszą, która przyjdzie ci do głowy. Młody człowiek nie mógł uchylić się przed tym pytaniem. Milioner prosił o bardzo konkretną odpowiedź i on nie mógł jej odmówić swojemu gospodarzowi. Nie mam pojęcia, odpowiedział. 100 funtów? Milioner wybuchnął śmiechem. Młody człowiek po raz pierwszy usłyszał ten śmiech. Bardzo osobliwy śmiech, czysty i krystaliczny. Tylko 100 funtów? W gruncie rzeczy nie wierzysz w istnienie tego sekretu, prawda? Gdybyś wierzył, z pewnością byłbyś gotów zapłacić za niego o wiele więcej. No śmiało, dam ci drugą szansę, wymień inną sumę. To nie jest zabawa, lecz bardzo poważna sprawa. Młody człowiek zaczął się zastanawiać. Zrobiłby wszystko, byle tylko milioner nie zaśmiał się znowu, ale nie chciał też wymienić takiej sumy, która by go kompromitowała. Nie mam nic przeciwko zabawie w tę pańską grę, powiedział, ale proszę pamiętać, że jestem zupełnie spłukany. Nie przejmuj się. No ale jeżeli nie mam żadnych pieniędzy, mam związane ręce, usiłował przeciwstawić się młody człowiek. O rety! Wykrzyknął milioner. Przed nami niezły kawał drogi. Jak świat światem, zawsze ludzie bogaci wykorzystywali pieniądze innych do pomnażania swoich fortun. Nikt poważny nie potrzebował pieniędzy do zrobienia pieniędzy. Mam tu na myśli własną gotówkę, a poza tym masz chyba przy sobie książeczkę czekową. Młody człowiek wolałby zaprzeczyć, ale jak na ironię właśnie tego ranka wsadził ją do kieszeni. Jeden Bóg wie po co, bo miał na koncie dokładnie 2 funty i 28 pensów. Z taką sumą z pewnością nie mógł wyruszyć na podbój świata. Normalnie nie musiałby się długo namyślać, by skłamać, ale milioner miał tak przenikliwy wzrok, że najwyraźniej był w stanie przejrzeć nawet najdalsze zakątki jego umysłu. Prawie tak, jakby spowiadał się z jakiejś głęboko skrywanej, czarnej tajemnicy. Młody człowiek usłyszał swój jąkający się głos. Tak, mam ją przy sobie. I w tej samej chwili stwierdził, że wyciąga książeczkę czekową tak automatycznie, jak robot posłuszny rozkazom swego pana, pomimo że przez moment zrodziła się w jego umyśle chęć sprzeciwu. Był zauroczony przez tego człowieka, jak ktoś poddany działaniu hipnotyzera. Nie czuł jednak lęku przed milionerem, z którego promieniowała życzliwość, mimo iż jego sposób bycia był nieco ironiczny. Dobrze, odparł milioner. Widzisz, teraz nie ma już chyba problemu. Zdjął nasadkę eleganckiego długopisu i podał swemu gościowi. Wypisz czek na sumę, która ci przyjdzie do głowy i podpisz. Dobrze, ale nie wiem, ile mam napisać. Napisz, powiedzmy, 10 tysięcy funtów. Milioner wypowiedział tę sumę całkiem zwyczajnie, bez cienia arogancji. Młody człowiek o mało nie wyskoczył ze skóry. Nie było co do tego dwóch zdań. Milioner żartował sobie z niego, chyba że był po prostu świetnym naciągaczem. 10 tysięcy funtów? Wykrzyknął młody człowiek. Pan chyba żartuje. Jeżeli wolisz, napisz 20 tysięcy. Odpowiedział milioner tak spokojnie, że młody człowiek nie wiedział już, czy mówi to poważnie, czy żartuje. Nawet 10 tysięcy wydaje mi się o wiele za dużo. W każdym razie nie mógłby pan zrealizować tego czeku, ponieważ byłby bez pokrycia, a ja miałbym z tego tyle, że w banku zaczęliby się zastanawiać, czy przypadkiem nie oszalałem i mieliby rację. W taki właśnie sposób zrobiłem największy w moim życiu interes. Podpisałem czek na 100 tysięcy funtów i później musiałem walczyć, żeby zdobyć pieniądze na jego pokrycie. Ale gdybym nie wystawił tego czeku właśnie w tamtej chwili, od ręki, straciłbym naprawdę wspaniałą okazję. Była to dla mnie jedna z pierwszych ważnych lekcji tego, jak się robi interes. Mówił dalej. Ludzie, którzy tracą czas, czekając aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz. A następna lekcja, jaką można wyciągnąć z tej historii, jest następująca. Jeżeli chcesz odnieść w życiu sukces, musisz zrobić tak, żeby nie mieć wyboru w danej sprawie. Musisz być przyparty do muru. Ludzie, którzy się wahają i nie chcą podejmować ryzyka pod pretekstem, że nie mają wszystkich atutów w ręku, nie zajdą daleko. Jeżeli masz odcięte wszelkie drogi wyjścia i jesteś przyparty do muru, wtedy mobilizujesz wszystkie swoje siły wewnętrzne. Wtedy każdym swoim włóknem ciała chcesz, żeby coś się zdarzyło. Dlaczego więc miałbyś się wahać, młody człowieku? Postaw się pod tym murem. Wypisz dla mnie czek na 10 tysięcy funtów. Młody człowiek wypisał czek, wypełniając powoli najpierw cyfry, potem słowa, ale gdy już miał podpisać, po prostu nie był w stanie ruszyć ręką. Nigdy w życiu nie wystawiałem tak dużego czeku. Jeżeli pragniesz zostać milionerem, któregoś dnia musisz zacząć. Powinieneś przyzwyczaić się do wypisywania czeków o wiele większych niż ten. To tylko początek. Mimo to młody człowiek wciąż nie mógł zdecydować się na podpisanie. Wszystko działo się tak szybko. Miał dać czek na 10 000 funtów człowiekowi, którego dopiero co spotkał po raz pierwszy w życiu i który obiecywał w zamian raczej wątpliwy sekret. Co powstrzymuje cię od podpisania? Zapytał milioner. Wszystko jest względne na tym świecie. W jednej chwili ta suma może okazać się dla ciebie bez znaczenia. Tu nie chodzi o tę sumę, wymamrotał młody człowiek, ledwie zdając sobie sprawę z tego, co mówi. O co w takim razie? Już miał odpowiedzieć, ale milioner go ubiegł. Wiem, dlaczego nie możesz podpisać czeku. Tak naprawdę nie wierzysz, że mój sekret zmieni się w milionera. Gdybyś był absolutnie przekonany, podpisałbyś momentalnie. Dla pewności, że go przekona, albo raczej dla lepszego przedstawienia tej kwestii, milioner dodał. Gdybyś był naprawdę całkowicie pewny, że ten sekret pomoże ci zarobić 50 000 funtów w niespełna rok, nie musząc przy tym pracować ciężej niż teraz, a nawet pracując mniej, czy podpisałbyś ten czek? Z całą pewnością, zmuszony był przyznać, miałbym z tego 40 000 funtów zysku. No więc podpisz. Gwarantuję ci formalnie, że będziesz w stanie zarobić taką sumę. Czy zechciałby pan potwierdzić to na piśmie? Milioner znowu wybuchnął śmiechem. Podobasz mi się, młody człowieku. Jesteś zdecydowany zabezpieczyć sobie tyły. To czasami bardzo rozsądne posunięcie. Nawet jeżeli jesteś absolutnie pewny swoich środków, to wcale nie znaczy, że powinieneś zaufać pierwszej napotkanej osobie. Następnie wstał. Poszperał w szufladzie i wyciągnął gotowy formularz, którego musiał już przedtem używać w podobnych sytuacjach. Nie podobało się to zbytnio młodemu człowiekowi. Czy ten starzec masowo powiela swój sekret i sprzedaje każdemu, Tomowi, Dickowi i Haremu, któremu się nawinie? Milioner wypisał gwarancję i wręczył młodemu gościowi. On zaś przeczytał ją szybko i wydawał się usatysfakcjonowany jej treścią. Milioner jednak zmienił zamiar. Mam inny pomysł, powiedział. Może zrobilibyśmy zakład. Wyjął z kieszeni monety i zaczął podrzucać ją w dłoni. Zagrajmy w orła i reszkę. Jeżeli przegram, dam ci 10 000 funtów, które mam w kieszeni. Jeżeli wygram, ty dasz mi czek. W obydwu wypadkach zapomnijmy o gwarancjach. Młody człowiek zastanawiał się przez chwilę nad tą niezwykłą propozycją. To był niezły pomysł. Był naprawdę tak atrakcyjny, że aż zastanawiał się, dlaczego do licha ten starzec chce najpierw rozegrać ten zakład. To wyglądało zbyt dobrze, by mogło być uczciwe. Jedynym problemem pozostaje to, o czym już wspomniałem, powiedział. Zostały mi na koncie w banku tylko jakieś drobne resztki. Nawet jeżeli dam panu ten czek, nie będzie pan go mógł zrealizować. Nie ma problemu, powiedział milioner. Nie spieszy mi się. Poczekam do naszego następnego spotkania. Możemy też napisać na czeku datę o rok późniejszą od dzisiejszej. No więc dobrze. Pod tym warunkiem przyjmuję zakład. Wykalkulował sobie teraz, że w każdym razie ma cały rok na zmianę banku, zamknięcie rachunku albo po prostu powstrzymanie czeku. Powinien był pomyśleć o tym wcześniej, nie miał nic do stracenia, a przy tej nowej propozycji milionera mógł nawet w ciągu kilku sekund zarobić 10 000 funtów bez najmniejszego wysiłku. Mimo woli po jego twarzy przemknął uśmiech zadowolenia. Zmieszany tym miał nadzieję, że milioner niczego nie zauważył. Ale z drugiej strony trudno powiedzieć, był on przecież bardzo przenikliwym człowiekiem. W tej samej chwili milioner zaproponował drobne wyjaśnienie, co natychmiast potwierdziło wątpliwości młodego człowieka. Jest jeszcze jedna sprawa. Chciałbym, abyś uroczyście przysiągł, że w wypadku przegranej będziesz honorował ten czek. Młody człowiek zarumienił się ze wstydu. Ten starzec był przebieglejszy niż lis, pomyślał. Milioner wydawał się czytać w jego myślach jak w otwartej księdze. Zaręczył mu więc słowem, ale gdy milioner już szykował się do podrzucenia monety, nagle powstrzymał go. Czy mogę obejrzeć monetę? Milioner uśmiechnął się. Bez wątpienia możesz. Naprawdę podobasz mi się, młody człowieku. Jesteś ostrożny. Pomoże ci to uniknąć wielu błędów. Ale uważaj, żebyś nie stracił przez to wielu dobrych okazji. I milioner łaskawie podał mu monetę. A gdy już obejrzał ją sobie starannie z obydwu stron, milioner poprosił, aby wybrał sobie jedną z nich. Reszka, odpowiedział. Błyskawiczny milioner podrzucił monetę. Serce młodego człowieka zaczęło bić tak mocno, jakby był on na swojej pierwszej randce. Po raz pierwszy w życiu miał szansę wygrania 10 000 funtów. Sumy nie do pogardzenia. Gdy obserwował wirującą w powietrzu monetę, jego niepokój wzrósł nagle. Moneta potoczyła się po stole i w końcu znieruchomiała. Orzeł! Zawyrokował milioner radośnie, szybko dodając jednak ze współczuciem. Przykro mi. Trudno powiedzieć, czy mówił to szczerze, czy był to tylko wyraz uprzejmości. Młody człowiek zdecydował się w takiej sytuacji podpisać czek. Mimo to nie mógł opanować lekkiego drżenia rąk. Przypuszczalnie kiedyś przyzwyczai się do podpisywania tak dużych czeków jak ten, ale tym razem czuł się naprawdę dziwnie. Podał milionerowi czek, a ten szybko go sprawdził. Złożył i wsunął do kieszeni. Czy teraz? Spytał młody człowiek. Będę mógł poznać ów sekret? Ależ oczywiście, odparł milioner. Czy masz przy sobie papier? Zapiszę to dla ciebie. W ten sposób nie zapomnisz go. Młody człowiek z trudem pojmował jego słowa. Milioner z pewnością nie mógł oczekiwać, że zmieści cały ten sekret na jednej kartce papieru. Szczególnie sekret, za który właśnie zapłacił 10 000 funtów. Przykro mi, ale nie mam przy sobie żadnego papieru. Serce jego ponownie zadrżało, gdy milioner zapytał. Czyż nie miałeś listu polecającego, gdy tu przyszedłeś? Ludzie, których przysyłał mi twój wuj przez te kilka lat, zawsze mieli list. Młody człowiek nadal miał przy sobie ów list. Wyjął go z kieszeni, myśląc, że starzec z pewnością nie zwykł był przegapiać żadnej sztuczki. Podał go starcowi, bacznie obserwując wyraz jego twarzy w chwili, gdy otworzył list. Ale milioner nie okazał żadnego zdziwienia, odkrywając, że list jest pusty. Wziął długopis, pochylił się nad stołem i już miał zacząć pisać, gdy nagle podniósł głowę i poprosił swego gościa, aby poszedł przeprowadzić lokaja. Znajdziesz go w kuchni na samym końcu tego korytarza, wyjaśnił milioner. Gdy młody człowiek wrócił wraz z lokajem, milioner zaklejał kopertę. Uśmiechał się i wydawał się być zadowolony z siebie. Nasz młody gość będzie u nas nocował, powiedział do lokaja. Proszę zaprowadzić go do pokoju. Następnie, zwracając się do młodego człowieka, powiedział – oto ów sekret. Milioner wstał i podał mu kopertę oraz uroczyście uścisnął rękę, tak jakby właśnie dobił jednego z najważniejszych interesów w swoim życiu. O jedno tylko muszę cię prosić, abyś poczekał z otwarciem tej koperty i przeczytaniem owego sekretu, aż znajdziesz się sam w pokoju. Aha, jest jeszcze jeden warunek. Zanim będziesz mógł przeczytać to, co napisałem, musisz przyrzec, że poświęcisz część swego życia na dzielenie się tym sekretem z tymi, którzy mieli mniej szczęścia od ciebie. Jeżeli zgodzisz się, będziesz ostatnią osobą, której bezpośrednio przekazuję ten sekret. Moja praca zostanie zakończona. Wtedy będę mógł zająć się moimi różami w ogrodzie o wiele większym. Jeśli nie czujesz się gotowy do dzielenia się tym sekretem, zakończył, masz jeszcze czas się wycofać. Ale wtedy oczywiście nie możesz otworzyć koperty. Zwrócę ci twój czek i pozwolę ci odjechać do domu i powrócić do życia, jakie prowadziłeś dotychczas. Teraz, gdy już miał w ręku list, zawierający ten słynny sekret. W żadnym wypadku młody człowiek nie zamierzał się wycofać. Ciekawość wzięła w nim górę. Przyrzekam, powiedział. Rozdział 4, w którym okazuje się, że młody człowiek jest więźniem. Wkrótce znalazł się sam w tak luksusowym pokoju, że nie mógł powstrzymać się od dokładnego obejrzenia go od góry do dołu. Wydawało się, że zapomniał o cennym liście, za który tak drogo zapłacił. Podszedł do jedynego w pokoju okna, znajdującego się bardzo wysoko nad ziemią, i wyjrzał. Wychodziło na park. Mógł zobaczyć nawet ogród, gdzie po raz pierwszy spotkał milionera, doglądającego swoich róż z taką czułą i miłosną troską. Zapadła noc, ale księżyc w pełni oświetlał wszystko jasnym blaskiem. Teraz młody człowiek był już przepełniony niecierpliwością. W końcu będzie mógł odkryć ów sekret, dzięki któremu osiągnie fortunę, wymykającą mu się przez tyle lat. Otworzył kopertę, rozłożył papier i zaczął czytać. Albo raczej chciałby to zrobić, ale kartka papieru, którą miał przed sobą, była zupełnie pusta. Odwrócił ją na drugą stronę. Nie było najmniejszego śladu pisma po obydwu stronach. Był na tyle głupi, że dał się oszukać starcowi. Dał czek na niewiarygodnie wielką sumę w zamian za nieistniejący sekret. A już na koniec milioner wydawał mu się dość miłym człowiekiem. Zaczynał nawet lubić tego starca, który wyglądał dość uczciwie. Młody człowiek zdał sobie sprawę, że powinien być bardziej ostrożny i że było nieco prawdy w tym powiedzeniu, iż ludzie uczciwi nie osiągają bogactwa. Musiał też przyznać, że nie ma głowy do interesów. Pewnie dlatego dał się nabrać na sztuczki starca. Ogarnęło go uczucie buntu i w przypływie wściekłości przedarł list na pół i rzucił na gruby, puszysty dywan. Jedynym pocieszeniem było to, że nie umiera się od ośmieszenia. W przeciwnym razie jego życie nie byłoby teraz wiele warte. Co mógł zrobić? Było coś absurdalnego w tej całej sytuacji. Sam dał się zwabić w sprawnie zatrzaskującą się pułapkę. Miał tylko jedno do wyboru. Uciec jak najprędzej. Kto wie, może także jego życie było w niebezpieczeństwie. Musiał szybko podjąć decyzję. Nie chciał spędzić nocy w tym miejscu. Najlepszym sposobem byłoby wymknąć się jak najciszej. Na palcach podszedł do drzwi i nacisnął klamkę. Cholera! Drzwi zostały zablokowane od zewnątrz. Był uwięziony. Jedyna droga ucieczki, jaką pozostała, wiodła przez okno. Podbiegł i otworzył je bez trudu. Problem jednak w tym, że znajdowało się około 10 metrów nad ziemią. Gdyby skoczył, z pewnością skręciłby kark. Lepiej pomyśleć o innym sposobie ucieczki. Jedyną i ostateczną nadzieją było zadzwonienie na lokaja. Co więcej mógł zrobić? O cichym rozpłynięciu się w mroku nocy nie mogło być teraz mowy. Pociągnął za rączkę dzwonka i czekał. Nikt nie nadchodził. Zadzwonił po raz drugi. Nic. Dom wypełniała głęboka cisza. Wszyscy musieli już spać. Może z dzwonkiem było coś nie w porządku. W tym wypadku jedyną rzeczą, jaka pozostawała, to zacząć krzyczeć. Lecz nie mógł tego zrobić. A jeżeli milioner wbrew wszelkim pozorom działał w dobrej wierze, wtedy wyszedłby na głupca, budząc wszystkich w środku nocy. Przecież list polecający wuja okazał się niezapisaną kartką papieru. W końcu postanowił przespać się trochę. Nie była to jednak łatwa sprawa. Przed oczami przesuwały mu się wydarzenia minionego dnia. Wbrew wszelkim argumentom, jakie usiłował przytaczać, nie za bardzo udawało mu się zwalczyć poczucie absurdalności tego wszystkiego. Czysta kartka papieru, którą kupił za 10 000 funtów, wciąż stawała mu przed oczami, jakby chciała wystawić go na pośmiewisko. Na szczęście sen wybawił go z tego koszmaru na jawie. Ale nie na długo. Śniło mu się, że jakiś nieznajomy ciągle nalega na niego, żeby podpisał gruby dokument o najwyższej wadze, jak gdyby od tego zależało jego życie, a on gwałtownie protestuje. Musiała tu zajść jakaś pomyłka. Dokument był zupełnie pusty. Rozdział 5, w którym młody człowiek uczy się zachowywać wiarę. Następnego ranka młody człowiek czuł się tak, jakby przejechała po nim 3-tonowa ciężarówka. Jak na ironię podmuch wiatru wpadający przez otwarte okno łagodnie uniósł ów haniebny list i w magiczny sposób na powrót złożył jego kawałki u stóp łóżka. Była to pierwsza rzecz, na której spoczął jego wzrok tego ranka. Ogarnęła go nagła wściekłość. Spał w ubraniu i teraz było ono całe zmięte. Ale w końcu niewiele się tym przejmował. Miał w głowie tylko jedno: znaleźć starca, zwrócić mu jego sekret i odebrać czek. Młody człowiek przyglądał się swemu odbiciu w lustrze na tyle długo, by stwierdzić, że wygląda okropnie. Ale to jeszcze wzmocniło jego zdecydowanie. Przeczesał kilka razy palcami włosy i zwrócił się w kierunku drzwi, przypominając sobie jednocześnie, że poprzedniego wieczoru były zamknięte i że prawdopodobnie nadal jest uwięziony. Ale drzwi były otwarte. Pełen gniewu, zamaszystym krokiem skierował się do pokoju jadalnego. Zastał tam błyskawicznego milionera siedzącego spokojnie przy stole, ubranego w ten sam strój, który miał na sobie poprzedniego dnia. Kombinezon ogrodnika, skromny i czysty, ale zadziwiająco wytarty. Jego duży, szpiczasty, o szerokim rondzie kapelusz, który wyglądałby niczym kapelusz czarnoksiężnika, gdyby nie był upleciony ze słomy, leżał przed nim na stole. Milioner podrzucał monetę i liczył. Doszedł już do 8. 9, wyłamrotał, nie odrywając wzroku od monety. 10... ale zamiast 11 mruknął. Cholera. Biorąc ze stołu monetę, podniósł wreszcie głowę. Nigdy nie udało mi się wyjść poza 10, skomentował. 10 razy z rzędu wyrzucam orła, a za 11 rzutem nieodmiennie reszkę, pomimo że rzucam za każdym razem w taki sam sposób. Nagle młodemu człowiekowi przyszła do głowy pewna myśl. Uświadomił sobie w tej chwili, że poprzedniego wieczora został oszukany po raz drugi. Nie mógł w żaden sposób wygrać tego zakładu bez względu na to, czy wybrałby orła, czy reszkę. Mój ojciec, który był magikiem, regularnie dochodził do 15, wyjaśnił milioner. Ja nie odziedziczyłem jego talentu. Młody człowiek poprosił o pokazanie mu monety. Gdy milioner ochoczo mu ją wręczył, podrzucił ją kilka razy nad stołem. Orzeł, reszka, orzeł, reszka. Z pewnością nie była to podrabiana moneta, chyba że miała jakiś sekretny mechanizm, który uszedł jego uwadze. Nie było nic nieuczciwego w naszym wczorajszym zakładzie, wyznał milioner. Po prostu pokazałem moją zręczność w zdobywaniu pieniędzy. Poza tym, nie po raz pierwszy ludzie dochodzą do tego fałszywego wniosku. Biorą zręczność za nieuczciwość. Młody człowiek nie wiedział, co ma odpowiedzieć. Ale przypomniał sobie, po co w ogóle przyszedł zobaczyć się z tym człowiekiem. Machnął w powietrzu otrzymanym wczoraj listem i rzucił go na stół. Świetnie się pan wczoraj bawił, nabierając mnie. Zarobił pan lekko 10 000 funtów za czystą kartkę papieru. Ona wcale nie jest czysta. Zawiera sekret bogactwa. Poprawił go milioner. Młody człowiek oczekiwał, że milioner będzie go przepraszał za to niewybaczalne nieporozumienie. No cóż, może zechciałby pan wytłumaczyć się z tego. Czy uważa mnie pan za idiotę? Za idiotę? Oczywiście, że nie. Brakuje ci po prostu przenikliwości. To całkiem normalne. Twój umysł jest wciąż jeszcze młody i niedojrzały. Może i tak, ale z pewnością potrafię dostrzec, że kartka papieru, którą mam przed sobą, jest pusta, a także fakt, że pan mnie oszukał. A nie wiem, czego mógłbyś chcieć więcej. Zapewniam cię, iż możesz stać się bardzo bogaty z tym właśnie czystym kawałkiem papieru. Ja tylko tyle potrzebowałem. by błyskawicznie stać się milionerem. Kiedyś, gdy... Ale ponieważ mam mało czasu i zaraz muszę wracać, aby pielęgnować moje ukochane róże, pomogę ci. Słuchaj uważnie, bo gdy tylko wykorzystanie tego sekretu przyniesie ci sukces, będziesz musiał wyjaśniać go innym. Uwolniwszy się z okowów ubóstwa, będziesz musiał ukazywać tę drogę tym, którzy mają jeszcze związane ręce i nogi. Czy mogę prosić, abyś powtórzył tę obietnicę, którą złożyłeś wczoraj? Nie było wątpliwości, że milioner miał najbardziej wyjątkowy dar przekonywania spośród wszystkich ludzi, jakich młody człowiek spotkał w swoim życiu. Jeszcze parę minut temu był gotów skląć starca w sposób właściwy młodym, a teraz gotowy był prawie jeść mu z ręki. Myśl, żeby odmówić milionerowi, nawet nie przyszła mu do głowy. Ponownie złożył uroczyste przyrzeczenie. Twarz milionera rozpromieniła się uśmiechem. Tym samym dziwnym uśmiechem, który przemknął przez jego wargi poprzedniego dnia, gdy młody człowiek spotkał go po raz pierwszy. Zdecydowałem się wyjawić ci ten sekret, jeżeli nie potrafisz odkryć go samodzielnie. Muszę cię ponownie ostrzec, że to wszystko będzie ci się wydawało przypuszczalnie zbyt łatwe, by mogło być prawdziwe. Ale niech jego prostota nie zwiedzie cię. Za każdym razem, gdy zaczniesz mieć wątpliwości, przypomnij sobie Mozarta. Prawdziwy geniusz zawiera się w prostocie. Ponieważ wciąż jeszcze jesteś młody, będziesz miał na początku skłonności do wątpienia. Z czasem jednak, gdy będziesz w magnetyczny sposób ściągał do siebie bogactwo, w najbardziej nieoczekiwanych momentach zaczniesz rozumieć. Szczerze panu powiem, przerwał młody człowiek, że tego właśnie oczekiwałem z całego serca. Zrozumieć. A więc tym lepiej. W ślad za wiarą przychodzi wkrótce prawdziwe zrozumienie. Gdy już poznasz sekret, będziesz wiedział, dlaczego weń wierzysz. Ale na początku, pomimo jego prostoty, sekret ten będzie ci się wydawał tak zadziwiający, że nie zdołasz go zrozumieć, a nawet w niego uwierzyć. Dlatego proszę cię, byś uczynił taki mały akt wiary. To trochę tak jak ze sceptykiem, który próbuje ustalić swój stosunek do Boga. Jeżeli Bóg istnieje, osiągasz wszystko dzięki swej wierze. Jeżeli zaś nie istnieje, nie tracisz na tym nic. To samo odnosi się do tego sekretu. Rozdział 6, w którym młody człowiek uczy się koncentrować na celu. Nie wahaj się pytać mnie o wszystko, co ci tylko przyjdzie na myśl, powiedział milioner. Z przyjemnością odpowiem na wszelkie twoje pytania. Wkrótce już nie będziesz miał tej możliwości, a ponieważ czas, który mamy dla siebie, jest ograniczony, nie traćmy go na próżne dyskusje. Masz tu długopis. Czy masz jakiś papier? Tak, mam. Czy naprawdę chcesz stać się bogatym? Z całą pewnością chcę. A więc dobrze. Napisz sumę pieniędzy, której pragniesz i ile czasu dajesz sobie na jej uzyskanie. Młody człowiek pomyślał, iż błyskawiczny milioner znowu kpi z niego. Czy sądzi pan, że pieniądze spadną jak manna z nieba tylko dlatego, że napisze kilka cyfr na papierze? Tak, właśnie tak. Tylko tyle milioner uznał za stosowne odpowiedzieć i ciągnął dalej. Twoja reakcja nie dziwi mnie nawet w najmniejszym stopniu. Ostrzegałem cię, że sekret ten będzie prosty, a jednak wprawia cię w osłupienie. Pozwól, że dodam jeszcze jedno, zanim spróbuję ci to wszystko wyjaśnić. Wszyscy milionerzy, których spotkałem, zwierzali mi się, że stawali się bogaci z chwilą, gdy wyznaczyli sobie jakąś kwotę i termin jej uzyskania. Bardzo przepraszam, ale wciąż nie rozumiem. Co mi z tego przyjdzie, nawet jeśli napiszę na kartce jakąś liczbę i wyznaczę jakiś termin? Jeżeli nie wiesz, dokąd zdążasz, małe masz szanse, by dojść dokądkolwiek. Być może, ale wydaje mi się, że to trąci magią. Ale właśnie dokładnie o to chodzi. Tajemnicza magia celu ilościowego. Spójrzmy na ten problem od innej strony. Przypuśćmy, iż starasz się o jakąś pracę. Podejmujesz wszystkie niezbędne kroki i w końcu idziesz na decydującą rozmowę. Chwilę później mówią ci, że jesteś jednym z kandydatów spełniających wymagania pracodawcy. Następnie dowiadujesz się, że dostajesz tę pracę i że będziesz zarabiał mnóstwo pieniędzy. Jak na to zareagujesz? Na początku będziesz z siebie bardzo zadowolony. Być wybranym spośród wielu, może nawet setek kandydatów, to jest coś. A ponieważ o pracę jest dosyć trudno i byłeś bezrobotny przez 3 miesiące, albo może miałeś już pracę, ale przestała zaspokajać twoje ambicje, już ponad rok temu myślisz, że jest to naprawdę bardzo szczęśliwy punkt zwrotny. Gdy jednak minie początkowa euforia, jaka będzie twoja dalsza reakcja? A więc ciekaw byłbym, kiedy będę mógł zacząć pracę. Następnie chciałbym wiedzieć, co właściwie oznacza owe mnóstwo pieniędzy. Ponieważ wszystkie rzeczy są względne na tej naszej ziemi, starałbym się dowiedzieć dokładnie, jaką mam otrzymać pensję i jakiego rodzaju dodatkowe korzyści związane są z tym stanowiskiem. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć. A gdybyś na przykład zapytał swojego nowego szefa, co miał na myśli, mówiąc mnóstwo pieniędzy, a on zapewniłby cię jedynie, że na pewno będziesz dobrze zarabiał. Nie posunąłbyś się ani o krok naprzód, prawda? Co gorsza, przypuszczalnie zacząłbyś mieć wątpliwości co do jego szczerości. Fakt, że nie chciał wymienić konkretnej sumy, mógłby całkiem prawdopodobnie znaczyć, że jest w tym coś podejrzanego. Albo że cała twoja pensja nie miała być aż tak wspaniała, jak sugerował. Podobnie też nie byłbyś zadowolony, gdyby nie chciał podać ci konkretnej daty rozpoczęcia pracy, prawda? Próbowałbyś wydusić coś z niego. Myślę, że tak. Zgodził się młody człowiek, nie znajdując błędów w jasnym rozumowaniu starca. A gdybyś pomimo nalegań nie mógł uzyskać informacji, o które ci chodziło, mógłbyś po prostu machnąć ręką na tę pracę i zacząć szukać gdzie indziej. I naprawdę miałbyś do tego pełne prawo. Słusznie, pracodawca albo chce mnie zwodzić, albo jest skończonym oszustem. W obydwu wypadkach trzeba powiedzieć, że ta oferta pracy pozostawia wiele do życzenia. Milioner wyglądał na bardzo zadowolonego. Tak zadowolony musiał być Sokrates po szczególnie trudnej dyskusji ze swoimi uczniami. Milczał przez chwilę, zanim podjął swój temat na nowo, a na jego ustach wciąż błąkał się ten sam, drażniący, choć zasadniczo dobroduszny uśmiech. Pytania, które zadawałeś przed chwilą naszemu wymyślonemu pracodawcy, zmierzały do ustalenia konkretnych faktów, czy tak? Nie wystarczyło ci wiedzieć, że będziesz zarabiał mnóstwo pieniędzy. Chciałeś wiedzieć ile. Nie zadowoliło cię także samo stwierdzenie, że dostałeś tę pracę. Chciałeś jeszcze wiedzieć, od kiedy masz zacząć pracować. Ponadto chciałbyś prawdopodobnie otrzymać potwierdzenie tego wszystkiego na piśmie, bowiem pisemny kontrakt ukonkretnia ustną umowę. Oczywiście powinno wystarczyć, że ktoś zaręcza słowem, ale słowa są ulotne, a spisana umowa trwa. Tak samo dzieje się w życiu. Ludzie na ogół nie są świadomi tego, a przynajmniej ci, którym nie powodzi się dobrze, że życie daje nam dokładnie to, o co je prosimy. Przede wszystkim musimy więc poprosić o to, czego chcemy. Jeżeli twoja prośba będzie niesprecyzowana, wszystko, co otrzymasz, będzie tak samo pogmatwane. Jeżeli twoja prośba będzie dotyczyła minimum, otrzymasz minimum. I nie bądź zaskoczony, że dostałeś tylko tyle. W końcu przecież o tyle prosiłeś. Zanim milioner podjął rozmowę na nowo, upewnił się, że słuchacz podąża za tokiem jego myślenia. Każda prośba musi być wyrażona w ten sam sposób. Przede wszystkim musi być absolutnie precyzyjna. Jeżeli chodzi o pieniądze, Trzeba ustalić kwotę i termin jej osiągnięcia. A jak na ogół ludzie postępują? Nawet ci, którzy pragną mieć pieniądze, najczęściej popełniają ten sam błąd. Jeżeli chcesz się przekonać, zapytaj kogoś, ile chciałby dokładnie zarobić w przyszłym roku. Nie odpowie tak zupełnie bez namysłu. Jeżeli ten ktoś jest naprawdę na drodze do sukcesu, jeżeli naprawdę wie, dokąd zmierza i jeżeli nie ma nic przeciwko wyjawieniu ci tego, będzie w stanie odpowiedzieć natychmiast. Jednakże 9 osób spośród 10 nie będzie umiało odpowiedzieć na to proste pytanie tak zupełnie z głowy. I to jest najpowszechniejszy błąd. Trzeba wiedzieć dokładnie, czego się chce od życia. Jeżeli niczego nie żądasz, nic nie otrzymujesz. A teraz zróbmy tę samą próbę w odniesieniu do ciebie, mówił dalej starzec. Mówiłeś, że chciałbyś być bogaty. Zdecydowanie. Czy możesz mi więc powiedzieć, ile chciałbyś zarobić w przyszłym roku? Młody człowiek poczuł nagle, że brakuje mu słów. Nie miał trudności z podążeniem za tokiem rozumowania starca, zgadzał się z nim z całego serca, a jednak musiał przyznać, że należy do tej większości ludzi, którzy chcą być bogaci, ale nie wiedzą, ile naprawdę chcą mieć. Był zakłopotany i jego twarz oblała się rumieńcem. No nie wiem, musiał przyznać. Ale myślę, że właśnie zrozumiałem jeden z moich błędów, być może najbardziej podstawowy. To naprawdę poważny błąd. Naprawmy go. No dalej, napisz sumę, która przychodzi ci do głowy. Ale ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, wymamrotał młody człowiek. A przecież to jest takie proste. Napisz tę sumę, jaką chciałbyś zarobić od dziś do następnego roku. Już wiem, co zrobimy. Zastanów się przez kilka minut. Gdy minie czas, będziesz musiał napisać jakąś sumę. Jeżeli chodzi o termin, powiedzmy, że masz na to 1 rok. A więc możesz myśleć tylko o owej sumie. Zaczynaj. Czas płynie. Powiedziawszy to, odwrócił złotą klepsydrę stojącą obok na stole. Młody człowiek szybko wszedł w nastrój tej gry, jeżeli można ją tak nazwać, bowiem po raz pierwszy w życiu musiał tak wytężyć umysł. Różnego rodzaju absurdalne liczby przychodziły mu do głowy, a czas upływał. Gdy ostatnie ziarenko piasku przesypało się w klepsydrze, wciąż jeszcze nie zdecydował się na żadną konkretną sumę. Dobrze, powiedział milioner, który od minuty nie odrywał wzroku od klepsydry. O jakiej sumie myślałeś? Młody człowiek napisał najbardziej możliwą do osiągnięcia sumę, o jakiej mógł myśleć. Jego drżące palce powoli kreśliły poszczególne cyfry. 30 tysięcy! Wykrzyknął milioner. To bardzo mało. No ale to dopiero początek. Wolałbym, żeby to było 300 tysięcy. Masz jeszcze przed sobą wiele pracy, aby stać się błyskawicznym milionerem. Ale przekonasz się, że ta praca nie jest wcale tak męcząca, jak większość ludzi to sobie wyobraża. Tym niemniej będzie to najważniejsza praca, jaką kiedykolwiek w życiu będziesz wykonywał. Bez względu na to, jaki zawód w końcu obierzesz. Nazywa się bowiem pracą nad sobą. Rozdział 7, w którym młody człowiek dowiaduje się o wartości wyobrażenia o sobie samym. Młody człowiek nie jadł jeszcze śniadania, a podniecenie przeżywane poprzedniej nocy zaostrzyło jego apetyt. W pewnej chwili wszedł kamerdyner, niosąc kawę i francuskie rogaliki. Młody człowiek jadł, słuchając dalszego ciągu wykładu. — Chcę ci zadać kilka pytań — powiedział błyskawiczny milioner — aby pomóc ci zrozumieć, co się z tobą działo w czasie tych kilku minut refleksji, które mogły wydawać ci się krótką chwilą. Rzeczywiście tak mi się wydawało. Pierwsze spostrzeżenie, jakie musisz uczynić, polega na tym, że suma napisana przez ciebie na kawałku papieru znaczy o wiele więcej niż myślisz. W rzeczywistości ta suma co do pęsa odpowiada twojemu wyobrażeniu o własnej wartości. We własnych oczach, czy przyznasz się do tego, czy nie, jesteś wart 30 000 funtów rocznie. Ani pensa więcej, ani mniej. Ja nie rozumiem, dlaczego pan tak twierdzi, zauważył młody człowiek. Fakt, że wybrałem właśnie tę sumę, oznacza, iż jestem przy zdrowych zmysłach i mocno stoję nogami na ziemi. Nie widzę możliwości, abym mógł więcej zarobić w tej chwili. W końcu przecież nie mam wyższego wykształcenia, mój stan konta bankowego jest praktycznie żaden i jestem bez pracy. Twój sposób myślenia jest bez wątpienia słuszny. W każdym razie szanuję go. Problem w tym, że taka właśnie postawa jest powodem twojej obecnej sytuacji. Okoliczności zewnętrzne nie są tak naprawdę istotne. Dobrze to sobie zapamiętaj. Wszystko, co wydarza się w twoim życiu, czy to w sferze uczuciowej, towarzyskiej, czy zawodowej, jest zwierciadlanym odbiciem twoich myśli. Ale ponieważ twój umysł jest wciąż jeszcze nieukształtowany, nie może jeszcze zrozumieć tej zasady. Twój umysł ciągle ulega temu dość rozpowszechnionemu złudzeniu, że czynniki zewnętrzne odgrywają dużą rolę w wyznaczaniu biegu twojego życia, podczas gdy w rzeczywistości wszystko w twoim życiu jest przede wszystkim kwestią twojej postawy. Życie wygląda dokładnie tak, jak nasze wyobrażenie o nim. Wszystko, co ci się przydarza, spowodowane jest twoimi myślami. Jeżeli więc chcesz zmienić swoje życie, musisz zacząć od zmiany swojego sposobu myślenia. Na pewno uważasz, że to raczej banalne. Wielu racjonalnie myślących ludzi uporczywie wykazuje błędność tej zasady. Stwierdziwszy, że młody człowiek uważnie chwyta każde jego słowo, milioner szybko dodał: wszyscy ci, którzy dokonali wielkich rzeczy w życiu, bez względu na to, w jakiej dziedzinie, nigdy nie zważali na zastrzeżenia podnoszone przez racjonalnych myślicieli i intelektualistów. Bez względu na to, co ci ostatni mówią, ich myślenie jest z gruntu materialistyczne. Przytaczają argumenty i starają się dociec wszystkiego na drodze rozumowej. Ale gdy dochodzi do zastosowania tego w praktyce, ich dyskusje okazują się zupełnie jałowe. Nie powinieneś jednak sądzić, podjął po chwili, że jestem przeciwko inteligencji. Wręcz przeciwnie. Rozumowanie i logika są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Same jednak nie wystarczą. Muszą być narzędziem i wiernym sługą, niczym więcej. A jednak w większości wypadków stają się przeszkodą na drodze do wielkich osiągnięć, tworzonych tylko przez ludzi posiadających wiarę w moc umysłu. Ci, którzy osiągają sukces, nigdy nie pozwalają okolicznościom zbytnio sobie przeszkadzać i przyciągają do siebie bogactwo w niemal cudowny sposób. Jeżeli się dobrze zastanowić, okoliczności, jakimi musieli sprostać ludzie wielkich dokonań w przeszłości, nie różniły się od tych, przed jakimi stawali ich współcześni. Często okoliczności ich działania były nawet trudniejsze, ale sytuacja taka sprawiała, że sięgali po prostu po jeszcze głębsze rezerwy sił wewnętrznych. Wszyscy ci ludzie niezłomnie wierzyli, że mogą dokonać wielkich rzeczy. Właśnie ci, którzy stali się bogaci, byli głęboko przekonani, że mogą stać się bogaci i dlatego im się powiodło. Ale powróćmy do naszej kartki papieru, zakończył. I rozważmy tę kwestię. Ta suma, którą napisałeś, 30 000 funtów, nie była z pewnością pierwszą, jaką przyszła ci do głowy, prawda? No, ma pan rację, nie była pierwszą. Jaka więc była ta pierwsza? To naprawdę trudno powiedzieć. Miałem w głowie istny natłok różnych kwot. Na przykład. No, 50 000 funtów... Dlaczego nie zapisałeś jej? Nie wiem, sądzę, że wydawała mi się całkowicie poza moim zasięgiem. I pozostanie poza twoim zasięgiem, dopóki nie uwierzysz, że możesz ją osiągnąć. Skoro zacząłeś od zaledwie 30 000, mamy przed sobą ogromną pracę. Inaczej stanie się milionerem zajmie ci bardzo dużo czasu. Napisz więc najwyższą sumę, jaka wydaje ci się osiągalna. Młody człowiek po chwili namysłu posłusznie napisał: 40 000 funtów. Gratuluję, szybko zareagował błyskawiczny milioner. Zaledwie w parę sekund zarobiłeś właśnie 10 000 funtów. Nieźle, co? Ale ja ich jeszcze nie zarobiłem. To tak, jakbyś je miał. Dokonałeś największego kroku. Poszerzyłeś obraz samego siebie, uznając, że możesz zarobić 40 000 funtów zamiast 30 000. Nie jest to wielki skok naprzód. Niemniej jednak to już postęp. W końcu nie od razu Rzym zbudowano. W twoim wnętrzu istnieje niewidoczne miasto, takie jak ten Rzym. Nawiasem mówiąc, znajduje się ono we wnętrzu każdego człowieka. O dziwo, to miasto jest dokładnie takie, jak twoje o nim wyobrażenie. Charakteryzuje je zadziwiająca elastyczność. Wielkość tego miasta zależy dokładnie od tego, jaki obwód mu wyznaczysz. Tylko niewielu ludzi wie o tym, że to wewnętrzne miasto istnieje. Granice, jakie ustalasz dla niego, są powszechnie znane jako wyobrażenie o sobie samym. Powiększając sumę, którą napisałeś, uruchomiłeś proces rozszerzania granic swojego wewnętrznego miasta. Twój wewnętrzny Rzym wzrastał w tym czasie, albo przynajmniej zaczyna wzrastać. Wszyscy wielcy myśliciele twierdzili od wieków, że największym ograniczeniem, jakie sobie narzuca człowiek, a więc jednocześnie największą przeszkodą na drodze do sukcesu, jest sposób myślenia. Poszerz granice swego myślenia, a poszerzysz swoje życie. Rozsadź swoje ograniczenia, a rozsadzisz ograniczenia swojego życia. Warunki twojego życia zmienią się jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Przyrzekam ci to uroczyście. Ale w jaki sposób mogę się dowiedzieć, jakie są ograniczenia mojego sposobu myślenia? Zapytał młody człowiek. To wszystko wydaje mi się prawdopodobne, ale jednocześnie całkiem abstrakcyjne. Właśnie skończyłem wyjaśniać ci, jak odkryć granice, które zamykają twój umysł i rzutują na twoje wyobrażenie o sobie, powiedział milioner. Przełożyłeś je na konkretne wartości, gdy napisałeś tę sumę. To rzecz fascynująca, jak łatwo można odkryć, co każdy człowiek naprawdę o sobie myśli. Za każdym razem, gdy przeprowadza się to ćwiczenie, jedna liczba ukazuje, jaki obraz samego siebie człowiek naprawdę w sobie nosi. Staje wobec swoich mentalnych granic, które będą dokładnie odpowiadały tym barierom, jakie napotyka w swoim życiu. Życie ugnie się przed tymi granicami wyznaczanymi samemu sobie, czy jest się tego świadomym, czy nie. Tragiczną stroną jest to, że ludzie, którym ogólnie mówiąc nie powiodło się, są najmniej świadomi tej kluczowej zasady sukcesu i bogactwa. I na odwrót. Ludzie sukcesu stali się świadomi tego zjawiska i zrobili wszystko, co możliwe, aby pracować nad wyobrażeniem o sobie. Najłatwiejszy sposób rozpoczęcia tej pracy, mówił dalej, to wziąć czystą kartkę papieru i pisać coraz większe kwoty. W każdym razie jedno jest pewne. Nie staniesz się bogaty, jeżeli nie jesteś przekonany, że możesz tego dokonać. Obraz samego siebie, jaki stwarzasz, musi odpowiadać obrazowi osoby, która może stać się bogata. A więc zacznijmy nasze ćwiczenie jeszcze raz. Napisz tym razem o wiele wyższą sumę. Młody człowiek pomyślał przez chwilę i, wiercąc się, z zażenowaniem napisał sumę 60 000 funtów. Zastrzegając się natychmiast, że to maksymalna kwota, jaką kiedykolwiek spodziewa się zarobić. Może to jest maksimum, jakiego mógłbyś w ogóle się spodziewać, ale z pewnością nie maksimum tego, co mógłbyś rzeczywiście zarobić. To całkiem skromna suma. Niektórzy zarabiają tyle w miesiąc, a niektórzy w tydzień, nawet w jeden dzień, każdego dnia w roku. Pozwól jednak, że ci pogratuluję. Dokonałeś zdumiewającego postępu. Podwoiłeś wyobrażenie o sobie i znacznie rozszerzyłeś granice swojego myślenia. Nie na tyle wprawdzie, na ile bym chciał, ale nie będę cię popędzał. Musisz zacząć od stawiania sobie celów, które uważasz za śmiałe, ale jednocześnie w granicach rozsądku. Inaczej zbyt trudno byłoby ci w to uwierzyć. Sekret wyznaczania sobie celu polega na tym, że musi być on jednocześnie ambitny i osiągalny. Nigdy nie zapominaj o tym, gdy w końcu wyznaczysz sobie cel. Z drugiej strony nie zapominaj także, że większość ludzi jest zbyt konserwatywna, aby bez obawy rozszerzać swój sposób myślenia. Zawężają je do pewnych utartych kanonów. Przywykli do jednostajnego sposobu życia i działania, są przekonani, że na tym polega życie. Są zbyt przestraszeni, by marzyć. Nie możesz bać się poszerzenia granic swojego myślenia. To zdumiewające, czego można dokonać w ciągu godziny, pisząc jedynie coraz większe i większe sumy. Weź na przykład siebie. Zdołałeś podwoić swój cel zaledwie w ciągu kilku minut. Później, ciągnął dalej, gdy będziesz sam, wykonaj następne ćwiczenie. Usiądź w zaciszu pokoju i wyznacz przebieg swojej kariery finansowej. Zrób to w ten sam sposób. Napisz: w ciągu 6 lat co do dnia będę milionerem. To jest praktyczne zastosowanie mojego sekretu, jak stać się błyskawicznym milionerem. Prawdopodobnie będziesz miał zastrzeżenia co do tego, że zajmie ci to aż 6 długich lat, by stać się milionerem. Zgoda, ale zajmie ci tylko sekundę uruchomienia sekretnego klucza, który zapewni ci finansową przyszłość i fortunę. Jeżeli o mnie chodzi, mimo że zaczynałem mając 10 000 funtów, które pożyczył mi stary milioner, zajęło mi dokładnie 5 lat i 9 miesięcy zarobienie pierwszego miliona. Od tego czasu pomnażałem go z powodzeniem, używając za każdym razem tego samego sposobu. Ludzie zawsze wyśmiewali się z tej metody i też się już nie zmieni. Jednakże ci, którzy się wyśmiewają, nie są bogaci. Młody człowiek potrząsnął głową w zamyśleniu. Naprawdę nie wiedział, co ma powiedzieć. Był w połowie przekonany, ale to wszystko wydawało się zbyt łatwe. Oczywiście, mówił dalej błyskawiczny milioner, ten sposób dotyczy nie tylko tych, którzy chcą stać się milionerami. W końcu nie wszyscy mają takie ambicje i na tym właśnie polega piękno tego sekretu. Działa również dobrze w przypadku wszelkich marzeń, od najskromniejszych do najbardziej ekstrawaganckich. Może ci przynieść dodatkowe 5 000 funtów rocznie albo podwoić twoje dochody w ciągu roku, co jest, nawiasem mówiąc, całkowicie możliwe. A więc, jeżeli nie masz nic przeciwko temu, ja wrócę teraz do moich drogich róż, a ty idź do swojego pokoju i napisz zdanie, o którym ci mówiłem. Za 6 lat, co do dnia, będę milionerem. Będę więc milionerem dnia. I tu napisz dzień, miesiąc i rok. Postaraj się zapamiętać wszystkie związane z tym wrażenia, jakiekolwiek by one były. W biurku znajdziesz papier do pisania. Pamiętaj o jednym. Jak długo nie przyzwyczaisz się do myśli, że staniesz się milionerem, jak długo nie stanie się ona integralną częścią twojego życia, a więc twoich najskrytszych myśli, w żaden sposób nie staniesz się milionerem. Idź teraz i zastanów się nad tą metodą, która stanie się dla ciebie przewodnią zasadą na okres 6 lat. Rozdział 8, w którym młody człowiek odkrywa siłę słów. W godzinę później kamerdyner przyszedł po młodego człowieka, który był tak pochłonięty ćwiczeniem zadanym mu przez ekscentrycznego milionera, że stracił poczucie upływającego czasu. Kamerdyner wyjaśnił, że milioner oczekuje w ogrodzie i milcząco zaprowadził go tam. Gospodarz siedział na tej samej ławce, na której spotkali się pierwszego dnia, i w zamyśleniu wpatrywał się w świeżo ściętą różę. Słysząc, że zbliża się jego młody gość, podniósł głowę. Wydawało się, iż był w ekstazie, a jego twarz rozjaśniał łagodny uśmiech. — No i jak poszło? — zapytał. — Czy ćwiczenie przebiegło pomyślnie? — O tak, ale mam do pana mnóstwo pytań. — Po to tu właśnie jestem — powiedział i poprosił młodego człowieka, aby usiadł przy nim. — Szczególnie niepokoi mnie to — przyznał się — że za nic w świecie nie mogłem wyobrazić sobie, jak mogę stać się milionerem w ciągu 6 lat, nawet jeżeli będę pisał to zwariowane zdanie i medytował nad nim. Moje pytanie więc brzmi – jak mam przekonać samego siebie, że mogę zostać milionerem? Nie wiem nawet, w jakiej dziedzinie będę pracował i wciąż czuję, iż jestem o wiele za młody, by zostać milionerem. To nie jest żadna przeszkoda. Mnóstwo ludzi o wiele młodszych od ciebie stało się bogatymi. Wiek nie jest żadną przeszkodą. Główną przeszkodą jest nieznajomość tego sekretu, a kiedy się go zna, niewykorzystywanie go. Jestem gotów go zastosować. Jedyna trudność polega na tym, że nie widzę sposobu przekonania siebie, iż mogę zostać milionerem. W zasadzie jest tylko jeden sposób, by to zrobić. Jest to ten sam sposób, którego używałeś, aby wmówić sobie, że nie mógłbyś zostać milionerem, nawet gdybyś chciał. W ciągu kilku następnych dni, a najdalej kilku tygodni, rozwiniesz w sobie cechy charakteru błyskawicznego milionera. Naturalnie zajmie ci trochę czasu zniszczenie tego wszystkiego, co narastało przez całe lata. Ten sekret kryje się w słowach połączonych z wyobrażeniami, które są szczególnym sposobem przejawiania się myśli. Każda twoja myśl pragnie znaleźć odzwierciedlenie w twym życiu, w taki czy inny sposób. Im silniejszy charakter człowieka, tym silniejsze będą owe myśli i tym szybciej będą zmierzały do urzeczywistnienia się, kształtując tym samym warunki jego życia. Niewątpliwie to właśnie natchnęło Heraklita do ułożenia owej maksymy. Charakter jest przeznaczeniem człowieka. Pragnienie jest tym, co najlepiej podtrzymuje owe myśli. Im gorętsze są twoje pragnienia, tym szybciej upragniona rzecz pojawi się w twoim życiu. Sposobem na osiągnięcie bogactwa jest gorące pragnienie bogactwa. W każdej dziedzinie życia szczerość pragnienia i zapał są niezbędnymi czynnikami sukcesu. Ja szczerze pragnę być bogaty, powiedział młody człowiek. Od lat robiłem w tym kierunku wszystko, co możliwe, ale nic z tego nie wychodziło. Gorące pragnienie jest niezbędne, ale samo nie wystarczy. Brakowało ci wiary. Musisz wierzyć w to, że zostaniesz milionerem. Ale jak mam w to uwierzyć? Czytałem bardzo dużo książek na ten temat i to, czego uczył mnie mój mistrz, jest zbieżne z zawartymi w nich wnioskami. A jedyny sposób na osiągnięcie wiary polega na powtarzaniu słów. Słowa mają wyjątkowy wpływ na nasze życie wewnętrzne i zewnętrzne. Większość ludzi jest całkowicie nieświadoma tej zasady, albo też nie stosuje jej. Nie, cofam to. Ludzie posługują się mocą słów, ale głównie na własną szkodę. Potęga słów jest ogromna. Nie chcę się z panem sprzeczać, powiedział młody człowiek, ale myślę, że pan przesadza. Nie widzę doprawdy, w jaki sposób słowa mogą mi pomóc zostać milionerem. Mogą mieć pewne znaczenie, ale musi pan przyznać, że jest ono względne. Błyskawiczny milioner nie odpowiedział na to zastrzeżenie młodego człowieka. Zajęty był własnymi myślami. Następnie powiedział: w biurku w twoim pokoju zostawiłem pewną starą książeczkę, która wyjaśnia tę teorię w bardzo jasny sposób. Idź i odszukaj ją. Jest bardzo krótka. Przeczytaj i zejdź tu do mnie znowu. Będziemy kontynuować tę dyskusję później. Jeśli będziesz potrzebował większego skupienia, zamknij drzwi od swego pokoju. Młody człowiek przystał na to. Wrócił do pokoju, zamknął drzwi i zaczął szukać w biurku książeczki. Ale żadnej książeczki tam nie było. Znalazł jednak list, który był wyraźnie adresowany do niego, choć nie było na nim jego nazwiska. Tym niemniej wyraźnie było napisane: list do młodego milionera. Gdy otworzył kopertę, znalazł kartkę z jednym tylko słowem, napisanym czerwonym atramentem: żegnaj. Był jeszcze podpis: błyskawiczny milioner. Serce młodego człowieka zaczęło kołatać w piersiach jak oszalały motyl. W tym momencie usłyszał jakiś dźwięk. Odwrócił się i zobaczył komputer, którego przedtem nie zauważył. Ktoś musiał go tu wstawić w czasie jego nieobecności. Drukarka pracowała. Młody człowiek podszedł i zaczął czytać wydruk. Zawierał on tylko jedno zdanie powtarzane raz za razem: pozostała ci godzina życia. Pozostała ci godzina życia. Pozostała ci godzina życia. Pozostała ci godzina życia. Jeśli to był żart, to w złym guście. To musiał być jednak żart. No bo dlaczego błyskawiczny milioner miałby pozbawiać go życia? Przecież młody człowiek nie zrobił mu nic złego. Ale wszystko było takie dziwne w tym miejscu. A może milioner był szaleńcem, skrywającym swe mordercze skłonności pod pozorem dobrotliwej postawy? Młody człowiek czuł się bardzo zmieszany. Tylko jednego był pewny. Niezależnie od tego, czy był to żart, czy nie, nie chciał ponosić żadnego ryzyka. Zamierzał stąd uciec, zapominając o czeku, sekrecie i tych magicznych teoriach, których użył milioner, aby rozpalić jego naiwny umysł. Rzucił list na podłogę i skierował się do drzwi, ale zostały mocno zamknięte. Ogarnęła go panika. Szarpnął za klamkę, usiłując otworzyć drzwi. Tym razem milioner przesadził. Młody człowiek wpadł w szał. Podbiegł do okna i zobaczył milionera spokojnie pracującego w ogrodzie. Nie zastanawiając się, czy to, co robi, ma sens, zaczął krzyczeć ile sił w płucach. Ale nie było odpowiedzi. Czy milioner ogłuchł? Wydawało się, że z bliska słyszy dobrze. Zobaczył, jak do ogrodu wszedł także kamerdyner. Młody człowiek zawołał na niego histerycznym głosem, ale jego głos jakby rozpływał się w powietrzu. Co to za straszliwy koszmar, w którym uczestniczył? Przecież obaj nie mogli być głusi. Zawołał ponownie. Za kamerdynerem pojawił się inny służący i on także zupełnie nie reagował na wołanie więźnia o pomoc. Młody człowiek z każdą chwilą był coraz bardziej zdesperowany. To z pewnością musiał być jakiś wybieg, dobrze ukryty spisek, a on wpadł prosto w ręce wroga. Ponownie zaczął rozważać ucieczkę przez okno, tak jak wtedy, gdy został zamknięty po raz pierwszy. Ale wciąż wyglądało to bardzo ryzykownie. Skręciłby sobie kark. Nagle spostrzegł telefon. No, co z niego za idiota? Dlaczego nie pomyślał o tym wcześniej? Do kogo mógłby zadzwonić? Na policję? Ale czy powinien dzwonić pod 999? Co by było, gdyby wszystko okazało się naprawdę w porządku i wzięto go za dowcipnisia? Wywołał numer centrali. Telefonistka miała bardzo dziwny głos, ale gdy zapytał o najbliższy posterunek policji, podała mu numer telefonu. Jeszcze raz szybko wykręcił numer, ale był zajęty. Co za denerwujący dźwięk. Zadzwonił jeszcze raz. Wciąż zajęty, ale miał dziś szczęście. Spróbował jeszcze raz. Nagle zauważył, że numer, jaki wykręcał, miał właśnie przed sobą. I to nie dlatego, że go zanotował, ale dlatego, że widniał na aparacie telefonicznym, z którego właśnie korzystał. Dzwonił do swojego pokoju, został oszukany. Spróbował ponownie sforsować drzwi, ale próżne były jego wysiłki. Wrócił więc do okna. Wtedy zauważył jakiegoś człowieka zbliżającego się właśnie do domu. Ubrany był w obszerny czarny płaszcz i duży kapelusz z szerokim rondem. Młody człowiek nieomal dusił się z przerażenia. Któż to mógł być, jak nie wynajęty morderca idący do niego? Znalazł się w potrzasku niby szczur. Miał umrzeć. Nie było wyjścia. Wkrótce usłyszał powolne kroki zbliżające się do drzwi. Miał rację. W końcu przyszedł na niego czas. Odsunął się od drzwi, szukając z lewa i prawa czegoś, czym mógłby się bronić. Usłyszał klucz obracający się w zamku. Poruszała się klamka i drzwi otworzyły się. W drzwiach pojawiła się ciemna postać, która szybko przemieniła się w bardziej cielesną sylwetkę człowieka. Nie odezwał się z początku ani słowem. Stał tak po prostu nieruchomy jak posąg. Nagle zanurzył rękę w kieszeni. Młody człowiek pomyślał, że zaraz wyciągnie broń. Zamiast tego tajemniczy, niepokojący przybysz wyciągnął list. Jednocześnie uniósł rondo kapelusza, a młody człowiek, całkowicie sparaliżowany, wstrzymując oddech i oczekując najgorszego, zobaczył pod nim twarz milionera, uśmiechającego się złośliwie. Zapomniałeś zabrać swój list z ogrodu, powiedział błyskawiczny milioner, którego przebranie okazało się z bliska dość zabawne, uspokojonemu już młodemu człowiekowi. Czy znalazłeś tę książeczkę, o której ci mówiłem? Nie, nie znalazłem. Ale zamiast niej znalazłem to, odpowiedział młody człowiek w pełni odzyskawszy pewność siebie dzięki przyjaznemu tonowi w głosie starca. Schylił się i podniósł z podłogi list. Co za groteskowy scenariusz pan tu zainscenizował? Zapytał młody człowiek. Mógłbym pana zaskarżyć za to, czy pan wie? Ależ to tylko kilka słów napisanych na kartce papieru. Czy naprawdę ciągałbyś mnie po sądach z powodu błahego skrawka papieru? Czy nie powiedziałeś mi, że nie wierzysz w siłę słów? Spójrz, w jakim ty jesteś stanie. Nagle młody człowiek uświadomił sobie, o czym mówi milioner. Chciałem dać ci tylko szybką lekcję. Doświadczenie jest lepszym nauczycielem niż sama teoria. Mówiąc po prostu, doświadczenie jest życiem. Czy nie jest to filozofia Goethego? Szarość jest kolorem teorii. Zieleń kolorem drzewa życia. Czy rozumiesz teraz, jaką siłę mają słowa? Mówił dalej. Jeszcze jedna sprawa. Ich siła jest tak wielka, że wcale nie muszą być prawdziwe, aby spowodowały u ludzi odpowiedni skutek. Zapewniam cię, że ani przez chwilę nie miałem wobec ciebie zbrodniczych zamiarów. Skąd miałem to wiedzieć? Powiedział młody człowiek, którego pretensje stopniowo zanikały. Mogłeś ruszyć głową i zastanowić się nad tym, dlaczego u licha miałbym cię zabić. Nigdy nie zrobiłeś mi nic złego, a nawet gdybyś zrobił, nigdy bym nie szukał rewanżu na tobie. Wszystko, czego pragnę, to mieć czas na pielęgnowanie róż w moim ogrodzie, będącym jedynie bladym odbiciem piękna tego wspaniałego ogrodu, który na mnie oczekuje. Powinieneś polegać na swym poczuciu logiki. A jednak, jak mogliśmy się przekonać, w sytuacji takiej jak ta, logika okazała się bezsilna. Gdy wołałeś do nas z okna swojego pokoju, a my udawaliśmy, że cię nie słyszymy, byłeś naprawdę zdesperowany. Błąd, jaki popełniłeś, polegał nie na tym, że przeczytałeś tę groźbę, ale na tym, że w nią uwierzyłeś. W ten sposób instynktownie poddałeś się jednemu z największych praw rządzących ludzkim umysłem. Gdy następuje konflikt pomiędzy wyobraźnią a logiką, jest rzeczą nieomal pewną, że zwycięży wyobraźnia. Twoim największym błędem było to, iż straciłeś głowę wobec groźby, która nawet nie była w ciebie wymierzona. Następnie milioner podszedł do drukarki, wyłączył ją, oddarł arkusz z wydrukiem i pokazał młodemu człowiekowi. Ten zaś ze zdumieniem zobaczył, że owa groźba nie odnosiła się wcale do niego. Na samej górze arkusza napisane było nazwisko – George Stevens. Do całego tego przeżycia doprowadziła jedynie jego wyobraźnia. Rozdział 9, w którym młody człowiek zobaczył po raz pierwszy serce róży. Nauczyłeś się dzisiaj wielu ważnych rzeczy, powiedział milioner do młodego człowieka, i zrozumiałeś je nie tylko umysłem, ale także sercem. Teraz już wiesz, że słowa mogą mieć wielki wpływ na twoje życie, czy sobie tego życzysz, czy nie. Zapowiedź śmierci wydrukowana przez komputer wcale nie odnosiła się do ciebie, a jednak Niepotrzebnie wystraszyłeś się, sądząc, że chodzi o twoje życie. Chociaż nie całkiem niepotrzebnie, bowiem otrzymałeś bardzo cenną lekcję. Myśl, nawet gdy jest fałszywa, może na nas oddziaływać, jeżeli wierzymy w to, że jest prawdziwa. Ale kiedy nauczymy się doceniać wartość myśli, to znaczy rozumieć wartość, jaką im przypisujemy, nasz umysł odzyskuje albo też zachowuje spokój. Tak naprawdę to twój umysł nadał znaczenie tej groźbie, bo gdyby była napisana w obcym języku, którego byś nie rozumiał, nie zwróciłbyś na nią najmniejszej uwagi. Milioner zamilkł na chwilę, aby dać czas swojemu uczniowi na zrozumienie tego, do czego zmierzał. Następnie zaś podjął na nowo. W przyszłości za każdym razem, gdy staniesz przed jakimś problemem, a droga do fortuny jest usiana trudnościami, przypomnij sobie tę groźbę. Powiedz wtedy sobie, że problem, który przed tobą staje, ma tak niewiele wspólnego z tobą, jak miała ta groźba. Może to będzie wydawało ci się zbyt trudne, skoro właśnie ty sam będziesz próbował uporać się z tym problemem. Więc zrób tak, aby kto inny wziął na siebie niepokój związany z tą sprawą. Skieruj go w inną stronę. Nie wiem, czy wyrażam się dość jasno. Nie pozwól nigdy, aby jakiś problem nabrał w twoich oczach aż takiego znaczenia, żeby cię porazić. Gdy już dojdziesz do tego, a zapewniam cię, że nie jest to łatwe, posiądziesz bezcenną umiejętność i będziesz w stanie spełnić swoje marzenia. Muszę cię jednak ostrzec. Zanim zdołasz ją opanować, droga będzie długa i ciężka. Nigdy jednak nie rezygnuj. Obiecuję ci, że warta jest twojego zachodu. Być może pewnego dnia odkryjesz nawet, iż jest to ostateczny cel twojego życia. Wszystkie inne sprawy nie mają znaczenia. Po tym długim wywodzie milioner zamilkł. Wydawał się pogrążony we własnych myślach. Jego oczy wypełniły się smutkiem. Mimo to dodał jeszcze kilka słów, jakby podsumowując to, co powiedział do tej pory. Życie może być ogrodem pełnym róż albo piekłem na ziemi, w zależności od tego, jak ukształtujesz swój umysł. Pomyśl o róży. Za każdym razem, gdy pojawią się kłopoty, pogrąż się w sercu róży i pamiętaj o tej groźbie, która wymierzona była w kogoś innego. Jeżeli tylko zechcesz, problemy zawsze będą skierowane ku innym. Ze szczególnym zaś naciskiem wypowiedział następujące słowa. Większość ludzi nie potrafi zrozumieć tego, co przed chwilą powiedziałem. Sądzą, że jest to czysty, naiwny optymizm. Ale jest w tym coś o wiele głębszego. Jest to jedna z głównych zasad umysłu. Dla tych, którzy nie są w stanie dostrzec zła, zło nie istnieje. Świat jest tylko odbiciem twojego wewnętrznego ja. Warunki twego życia są tylko lustrzanym odbiciem twojego życia wewnętrznego. Jeżeli nie ma w tobie słabości, ani niczego, co by przyciągało do ciebie problemy lub zło, wtedy ani zło cię nie dotknie, ani nie zagrozi żadne niebezpieczeństwo. Ciągle powtarzaj tę zasadę, że zło nie istnieje i koncentruj się na sercu róży. Odnajdziesz w nim prawdę i intuicję niezbędne do tego, aby przeprowadzić cię przez życie. Odnajdziesz także tę tak rzadką na ziemi rzecz. Miłość do wszystkiego, co robisz. I miłość do innych ludzi. Oto jest podwójny sekret prawdziwego bogactwa. Rozdział 10, w którym młody człowiek uczy się, jak być panem swojej podświadomości. Po tym długim, płynącym z głębi serca przemówieniu stary milioner wydawał się wyczerpany i na kilka minut zapadła cisza. Następnie podjął swój wykład na nowo, starannie akcentując każde słowo. Dlatego właśnie zasada, którą ci przekazałem, ma tak wielką moc, Nawet jeżeli na początku wydaje ci się, że jest mało prawdopodobne, byś mógł zostać milionerem, i tak będziesz mógł nim się stać. Zrób po prostu z tą zasadą to samo, co zrobiłeś z listem. Przyjmij, że to, co ona głosi, jest prawdą, bo największym sekretem wszelkich udanych dokonań jest wiara. Jeżeli wierzysz w to, że będziesz mógł czegoś dokonać, powiedzie ci się. Jedyny problem polega na tym, bym mógł uwierzyć, że za 5 lat stanę się milionerem. W przypadku tego listu dałem się oszukać, straciłem głowę, ale ta zasada to zupełnie inna sprawa. Jeżeli nawet nie wierzysz w tę zasadę, ona zacznie działać na twoją korzyść. Im bardziej stanie się twoim wewnętrznym przekonaniem, tym większą uzyska siłę działania. Jej zaletą jest to, że nie musisz się do niej przekonywać poprzez rozsądek albo naginanie swojej świadomości. Przypomnij sobie tę groźbę. Wydawała ci się absurdalna i całkiem słusznie, ale była silniejsza od ciebie, że tak powiem. Część twojej psychiki, twoja wyobraźnia uznała ją za rzeczywistą, a wyobraźnia jest tym, co niektórzy nazywają podświadomością. Jest to ukryta część twojej świadomości i o wiele silniejsza niż część widzialna. To ona jest przewodnikiem twojego życia. Mógłbym godzinami opowiadać ci o teorii podświadomości. Wystarczy jednak, żebyś wiedział, iż owa podświadomość jest bardzo podatna na siłę słów. Czy teraz już wiesz, dlaczego tak trudno jest ci uwierzyć w ten jak najbardziej wiarygodny i wykonalny fakt, że możesz stać się milionerem w niespełna 6 lat? Bardzo mi przykro, ale nie wiem. A więc posłuchaj. Faktem jest, że przez całe lata różne zdania i myśli, a więc słowa, utrwalały się w sferze twojej podświadomości. Rzeźbiły ją głęboko. Każde doświadczenie, każda twoja myśl, każde słowo, które usłyszałeś, w niezatarty sposób żłobiły twoją podświadomość. Po pewnym czasie te ogromne pokłady pamięci stają się dla człowieka obrazem samego siebie. Chociaż nie zdajesz sobie z tego sprawy, twoje dawne doświadczenia i wewnętrzny monolog prowadzone ze sobą zdołały wyrobić w tobie przekonanie, że nie należysz do tego typu osób, które zostają milionerami, nawet jeżeli obiektywnie masz wszystkie potrzebne cechy i zdolności, aby nim się stać. I to o wiele łatwiej niż możesz sobie wyobrazić. Podobnie jak w przypadku każdego człowieka, twój obraz samego siebie ma tak wielką siłę, że bezwiednie staje się twoim przeznaczeniem. Okoliczności zewnętrzne z zadziwiającą precyzją ostatecznie dostosowują się do twojego obrazu samego siebie, a zatem, aby stać się bogatym, musisz stworzyć sobie nowy obraz samego siebie. Z pewnością mogę to zrobić, ale to wciąż jeszcze nie rozwiązuje mojego problemu. Ja naprawdę gotów jestem przyjąć te wszystkie teorie. Sęk w tym, że nie wiem, jak mam przekonać siebie o tym, iż mogę stać się milionerem. To przecież łatwe. Czy tego nie widzisz? Pomyśl o tej groźbie, która tak cię wystraszyła przed chwilą. Chociaż nie była prawdziwa. Wpłynęła na ciebie tak, jakby była rzeczywista. Jedyne, co musisz zrobić, to posłużyć się w stosunku do siebie takim samym podstępem. Twoja sfera podświadomości wcale nie będzie mądrzejsza w tym przypadku. Będąc dzieckiem, a nawet i później, za każdym razem, gdy ulegałeś jakiejś sugestii, choćby nawet była fałszywa, w zasadzie oszukiwałeś swoją podświadomość. W każdym razie zmuszałeś ją do zaakceptowania czegoś, co było w oczywisty sposób niezgodne z prawdą. Tym razem zrobisz więc to samo. Na swoją podświadomość można wpływać dowolnymi sugestiami. Gdy już wpłyniesz na nią w taki sposób, jak zamierzyłeś, co jest w zasadzie dziecinną igraszką, będziesz mógł otrzymać od życia dokładnie to, czego chcesz. Dlaczego? Bo twoja podświadomość będzie przekonana, że możesz to wszystko otrzymać. Przyjmie sugestie za prawdę w taki sam sposób, jak teraz przyjmuje to, że nie możesz mieć więcej niż masz. Wiąże się to z tym, o czym mówiłem wcześniej. Człowiek jest odbiciem myśli nagromadzonych w podświadomości. Wyczuwając, że młody człowiek jest coraz bardziej zainteresowany tym, o czym mówi, milioner zdecydował się ciągnąć dalej ten wątek. Najważniejszą rzeczą jest udawać, że coś jest prawdą. Dlaczego jest to skuteczne w stosunku do podświadomości? Po prostu dlatego, że nie rozróżnia ona tego, co prawdziwe, od tego, co fałszywe. Pomyśl jeszcze raz o tej groźbie, z którą zetknąłeś się dziś rano. Sfera twojej podświadomości nie była w stanie odróżnić tego, co było obiektywną prawdą, od tego, co nią nie było. I zareagowała w bardzo szczególny sposób. Gdyby twój umysł nie przyjął sugestii zawartej w tym liście, gdyby, jak to się mówi, nie dopuścił do głosu podświadomości, nie zareagowałbyś w tak gwałtowny sposób, jak to zrobiłeś. Byłbyś zupełnie spokojny i czekałbyś, aż sytuacja wyjaśni się sama. Dobrze, ale co się stanie, gdy wystąpi konflikt pomiędzy moją świadomością i podświadomością? Co stanie się, gdy moja świadoma część umysłu odmówi przyjęcia idei bogactwa? Jedynym wyjściem, a ponadto najlepszym i niewątpliwie najszybszym, jest powtarzanie. Powtarzanie? Tak jest. Ta technika jest powszechnie nazywana autosugestią. Każdy z nas podlega jej przez całe życie. Codziennie jesteśmy poddawani wpływom sugestii wewnętrznych i zewnętrznych. Monolog wewnętrzny, który wszyscy bez przerwy prowadzimy ze sobą, kształtuje nasze życie. Niektórzy ciągle powtarzają sobie, że nigdy im się nic nie uda, bo pochodzą z rodziny, której się nie wiodło, albo dlatego, że mają braki, stające się w ich oczach czymś nie do przezwyciężenia. I tak przechodzi się od jednego braku do następnego. Nie dlatego, że nie posiadamy niezbędnych kwalifikacji do osiągnięcia sukcesu, ale dlatego, że podświadomie tworzymy w ten sposób obraz samych siebie. Niektórzy mężczyźni uważają, ciągnął milioner, że nie potrafią być atrakcyjni dla kobiet. A przecież mają pewien wdzięk. Z takich czy innych względów kobiety uciekają od nich, jak od nieszczęścia. Powodem tego jest siła ich wyobrażenia o sobie, będącego odbiciem sfery podświadomości. Doprowadza to do stworzenia pewnego rodzaju okoliczności, które odstraszają kobiety od takich mężczyzn. Ale powtarzanie negatywnych formuł, powiedział na zakończenie, które mają tak ogromny wpływ na nasze życie, można wykorzystać w przeciwny sposób. I to właśnie mamy zamiar zrobić. Podświadomość jest niewolnikiem, który może zapanować nad nami, bo jest niezmiernie silna, ale jednocześnie jest ślepa i musisz się nauczyć, jakimi sposobami można ją okiełznać. Przesadą byłoby powiedzieć, że młody człowiek zrozumiał wszystko z tego, co mówił milioner, a jednak ogólne wrażenie, jakie odniósł, wydawało się pozytywne. Czuł, że starzec dotknął problemu, który dotyczył właśnie jego i pragnął dowiedzieć się czegoś więcej. Wspaniałość tej teorii polega na tym, że nie trzeba w nią wierzyć, by się nią posługiwać. Podjął na nowo milioner. Ale żeby osiągnąć rezultaty, trzeba ją uruchomić, bo same z siebie nie pojawią się w magiczny sposób. Sekret jest bardzo prosty. Wszystko, tak jak powiedziałem, polega na powtarzaniu. Nawet jeżeli na początku nie wierzysz w to, spróbuj. Przynajmniej przez kilka dni. To wystarczająco długo, byś mógł odczuć jej rezultaty. Może ta formuła wydać ci się prosta, a mógłbyś powiedzieć nawet zbyt naiwna, mówił dalej, ale mogę cię zapewnić, że jest to najpotężniejszy sekret na tej ziemi. Autosugestia odgrywa doniosłą rolę w naszym życiu. Jeżeli nie będziesz świadom tego, częściej będzie działała ona przeciwko tobie niż na twoją korzyść. I na odwrót. Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z niej, cała jej ogromna siła będzie do twojej dyspozycji. No tak, myślę, że mnie pan przekonał, chociaż prawdę mówiąc, wciąż nie rozumiem jeszcze wielu rzeczy z tej teorii, powiedział młody człowiek. Nic nie szkodzi. Teraz jest właśnie czas na to, abyś zrozumiał. Jeszcze raz powtarzam, że mogłaby ci się ona wydawać na początku zbyt łatwa, ale musisz swój osąd opierać raczej na jej skutkach niż na kryteriach intelektualnych. rozdział 11, w którym młody człowiek i milioner dyskutują o liczbach i formułach. Milioner usiadł teraz przy biurku i zaprosił swojego młodego gościa, aby usiadł przy nim. Wziął z biurka papier i długopis i napisał rząd liczb. Przebieg twojej kariery finansowej mógłby wyglądać w ten sposób, wyjaśnił. A to, co napisał, przedstawiało się następująco. Z końcem tego roku będę posiadał majątek o wartości 31 250 funtów. Każdego roku przez najbliższe 5 lat będę podwajał swój majątek. Wtedy, i tu pozostawił wolne miejsce, będę milionerem. Nie powinieneś mylić majątku z przychodami, powiedział do swojego młodego gościa. Twoim majątkiem jest to, co pozostanie ci po zapłaceniu podatku i bieżących rachunków. Mogą składać się na niego lokaty w nieruchomościach, akcje przedsiębiorstw albo oszczędności w banku. A więc jeżeli chcesz zostać milionerem w ciągu 6 lat, co jest realistycznym celem, twój program działania będzie musiał opierać się na tym modelu. Jeżeli do końca pierwszego roku zgromadzisz aktywa o wartości 31 250 funtów, będziesz musiał podwajać je w każdym roku i w ciągu 6 lat będziesz milionerem. Dlaczego masz podwajać swoje aktywa każdego roku? Dlatego, że jest to prosta operacja, którą twoja sfera podświadomości będzie mogła łatwo się posługiwać i łatwiejsza dla ciebie do zapamiętania. Zapewnia ci także ciągły wzrost majątku. W ten sposób nie będziesz podejmował ryzyka oczekiwania na 7. rok, aby zostać milionerem. Ponadto, mówił dalej, taki program nakłada na ciebie realne zobowiązania, jeżeli chcesz zostać milionerem w tak krótkim czasie, jakim jest 6 lat. Możesz jednak nie być w stanie osiągnąć aktywów wynoszących 31 250 funtów do końca pierwszego roku, które będziesz mógł podwoić w 2. roku. Jeżeli ten pułap startowy okaże się dla ciebie zbyt ambitny, dodaj sobie jeszcze 1 rok. Zostać milionerem w ciągu 7 lat to także wspaniałe osiągnięcie. Niech twoim celem w pierwszym roku będzie suma 15 625 funtów. Możesz mi wierzyć, że leży to absolutnie w granicach twoich możliwości. Jeżeli jesteś przekonany o tym, że do końca pierwszego roku możesz mieć złote jajo wartości 15 625 funtów, będziesz je miał. Jeżeli jednak wciąż wydaje ci się to zbyt ambitne, dodaj sobie na to jeszcze 1 rok, a więc razem 8. Twoim celem w pierwszym roku będzie więc osiągnięcie 7812,5 funta. W ramach tego programu, wyrażającego się w formule zostanę milionerem do, i tu wpisz miesiąc i rok za 5, 6, 7 albo za 10 lat, będziesz musiał wyznaczać sobie także cele krótkoterminowe, takie słupy milowe podtrzymujące twoją motywację na drodze do bogactwa. Oczywiście podstawę stanowią cele roczne. Najważniejszą jednak rzeczą jest to, pouczał swego słuchacza, żeby stawiane sobie cele zapisywać na papierze. Weź ołówek i pobaw się w wpisywanie liczb i lat. Nie obawiaj się, nie wyrządzi ci to żadnej szkody. Dzięki tej zabawie oswoisz się z tymi sumami. Tysiące ludzi pragną bogactwa, a nawet 1 na 100 nie podejmuje inicjatywy wytyczenia sobie drogi, którą chce dojść do swego celu. Ty postępuj inaczej. Twórz plany i zapisuj terminy. Opracowuj różne projekty aż do wyłonienia odpowiadającego ci planu. To będzie twój plan. Możesz inspirować się tym przykładem, który ci podałem, ale pozwól swobodnie działać swojej wyobraźni. Musisz zacząć od marzeń o osiągnięciu bogactwa. Musisz wiedzieć, jaki jest wymiar ilościowy twych marzeń, przekładając je na konkretne sumy pieniędzy i daty. To jest pierwsze zadanie, jakie powinieneś naprawdę wykonać. Żongluj kwotami. Wkrótce przekonasz się, że ta zabawa ukaże ci, kim naprawdę jesteś. Ten prosty zabieg przelania na papier swoich celów, wyznaczonych sobie terminów i sum pieniędzy jest pierwszym krokiem w kierunku nadania twojej idei jakiejś postaci materialnej. Każdy, kto chce zachować ambicję stania się milionerem w ciągu 5 czy 10 lat, musi wziąć pod uwagę jeden fakt. Jeżeli obecnie zarabia 20 000 funtów rocznie i może spodziewać się rocznie nie więcej niż, powiedzmy, 10-procentowej podwyżki, nigdy nie stanie się milionerem. Jeżeli pozostanie przy dotychczasowej pracy, o ile nie prowadzi jakiejś ubocznej działalności. Jest to tylko obiektywna obserwacja, bez zamiaru dramatyzowania takiej sytuacji, czy też jej potępiania. Program podwajania swojej fortuny każdego roku albo powiększania swoich aktywów w odniesieniu do roku poprzedniego nie jest oczywiście jedynym sposobem zostania milionerem. Jednakże sekret, który się w nim zawiera, to znaczy postawienie sobie ilościowo określonego celu, konkretnej kwoty i terminu jej osiągnięcia, jest aktualny dla każdego, kto chce odnieść sukces. Dajmy na to, że ktoś chce po prostu powiększyć swoje dochody o 5 000 funtów rocznie. Zarabia dotychczas 25 000 funtów, a chce zarabiać 30 000, po to, żeby pozwolić sobie na nieco więcej luksusu. Albo ktoś zarabiający 30 000 funtów chciałby zarabiać 40 000 funtów, aby poprawić sobie warunki mieszkaniowe, bez obawy o to, czy będzie go stać na pokrycie kosztów tej zmiany. I chciałby również, żeby stać go było na kupno nowego samochodu, trochę lepszego niż poprzedni. Sposób osiągnięcia tego celu jest równie prosty. Trzeba sobie po prostu powtarzać. W tym roku powiększę swoje dochody o 5 000 funtów albo o 10 000 funtów i będę zarabiał 30 000 albo 40 000 funtów w zależności od przypadku. Nie musisz wcale wiedzieć, jak zdołasz tego dokonać. Musisz po prostu uświadomić sobie, że jeżeli w ogóle możesz mieć nadzieję na 10-procentową podwyżkę rocznie w obecnej pracy, a nie chcesz podejmować dodatkowego zajęcia, będziesz musiał albo awansować na wyższe stanowisko, albo zmienić pracę, by osiągnąć swój cel. Wydawać by się mogło, że jest to oczywiste, ale tysiące ludzi żywi nadzieję na poprawienie swojej sytuacji materialnej, nie robiąc w tym kierunku absolutnie nic. Czy to jest ignorancja? A może zasadniczo są zadowoleni ze swojej sytuacji, nawet jeżeli na nią codziennie narzekają? Gdy już zrozumiesz, że dla osiągnięcia swego celu musisz dokonać w swoim życiu jakiejś zmiany, być może powiesz, że nie ma żadnej innej pracy na widoku i możesz zastanawiać się, jak do licha masz zrobić te dodatkowe 5 czy 10 000 funtów, których potrzebujesz. Nie martw się. Nie jest to wielki problem. Chodzi o to, aby ów cel przeniknął w pełni do twojej podświadomości. Należycie zapisany, wyznaczający konkretną sumę i termin jej osiągnięcia. Resztę zrobi twoja podświadomość. Obserwuj i bądź gotowy. A ponieważ już wiesz, że nic nie poprawi się samo przez się, bez najmniejszego wahania wykorzystasz każdą nadarzającą się okazję. Nie pozwól, by sparaliżował cię strach, który tak wielu ludziom uniemożliwia realizację ich marzeń. Wiesz, że nie robiąc nic, nie poprawisz swojego bytu, a więc nie możesz się wahać w podejmowaniu kroków niezbędnych dla osiągnięcia swojego celu. Gdy twoja podświadomość zostanie prawidłowo zaprogramowana, będzie czyniła dla ciebie cuda. Jeżeli wydałeś jej polecenie zwiększenia twoich dochodów o 10 000 funtów, wypełnij je dokładnie. Przypominaj sobie o tym codziennie, tak aby ta misja stała się jej wspaniałą obsesją. Niczym zdalnie sterowana rakieta pokona ona wszystkie przeszkody stojące jej na drodze i uderzy w wymarzony cel. Twoim zadaniem jest prawidłowe zaaranżowanie wszystkich szczegółów. Co jest tym celem? Mówił dalej. Kiedy ma nastąpić eksplozja? Celem jest 10 000 funtów, a datą eksplozji koniec tego roku. Takie są właśnie magiczne moce podświadomości i ilościowo wyznaczonego celu. Wyznaczając swoje cele, pamiętaj o tym, że większość ludzi jest zbyt ostrożna. Dlaczego? Ponieważ nie wierzą w to, że są cokolwiek warci. We własnych oczach są skończonym dnem. W tym miejscu wykładu milioner uznał za stosowne zilustrować swoją teorię krótką anegdotką z własnego życia. Kilka lat temu, szeptał konfidencjonalnie do swojego młodego gościa, chciałem zatrudnić dyrektora w jednym z moich przedsiębiorstw. Wyliczyłem, że będę mógł zaproponować mu 45 000 funtów rocznej pensji. Gdy nadszedł czas na omówienie sprawy wynagrodzenia, powiedział mi raczej suchym, nerwowym, nieomal niegrzecznym głosem: nie zgodzę się na żadną kwotę mniejszą niż 30 000 funtów. Po dłuższej przerwie powiedziałem, jakby robił wielkie ustępstwo: biorąc pod uwagę pana dotychczasową karierę, zgadzam się na 30 000. Gdyby zażądał 35 000, dałbym mu, również gdyby chodziło o 40 000, a nawet o 45 000, ponieważ tyle zamierzałem mu dać jeszcze przed naszym spotkaniem. Poza tym byłem do tego stopnia zadowolony z przebiegu tej rozmowy, że mógłbym nawet podnieść sumę do 50 000 funtów. Tak więc człowiek, którego zatrudniłem, stracił w jednej chwili 20 000 funtów. To mnóstwo pieniędzy. Pomyśl tylko, w ciągu pierwszych 10 lat aż 200 000 funtów. A dlaczego postradał te pieniądze? Po prostu dlatego, że nie wierzył, iż jest wart 50 000 funtów rocznie. Muszę się przyznać, że gdy usłyszałem, jakie są jego oczekiwania co do pensji, przez ułamek sekundy zawahałem się, czy nie odprawić go, nie dając mu tej pracy. On sam mógł najlepiej ocenić własną wartość, a powiedział mi, że jego zdolności menadżerskie są warte tylko 30 000 funtów, podczas gdy ja szukałem kogoś wartego 45 000 funtów. Czy dokonuje dobrego wyboru? Przyszłość udowodniła, że zatrudniając go wybrałem słusznie, a przy tym zaoszczędziłem mnóstwo pieniędzy. Jego problem polegał na braku zaufania do siebie i niedocenianiu swojej prawdziwej wartości. Stopniowo w ciągu kilku lat uporał się z tym problemem, co kosztowało mnie sporo pieniędzy na podwyżki jego pensji. Ale warte były tego. Co z tego prostego przykładu powinieneś zapamiętać? To, że postąpiłem z tym menadżerem tak, jak życie postępuje z każdym z nas. Życie daje nam dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Nie mniej i nie więcej. Skłonni jesteśmy zapominać jednak, że zazwyczaj życie gotowe jest nam dać o wiele więcej, niż zdajemy sobie z tego sprawę, czy też zwykliśmy prosić. Tyle ci już powiedziałem, zakończył milioner. A co ty sądzisz, młodzieńcze? To wydaje się zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe, odpowiedział sceptycznie, choć z zapartym tchem słuchał każdego słowa wypowiedzianego przez milionera. A jednak ta właśnie prosta metoda, a nie żadna inna, odpowiedział milioner, pomogła mi stać się milionerem i okazała się równie skuteczna w przypadku wszystkich osób, z którymi się nią podzieliłem. Słowa mają nadzwyczajną moc. Im silniejszy staje się twój charakter, tym bardziej wypowiadane przez ciebie słowa nabierają mocy rozporządzenia. Wszystko, na co się zdecydujesz, podsycone głębokim wewnętrznym przekonaniem i wzmacniane przez powtarzanie, będzie ucieleśniało się coraz prędzej. Słuchając, jak pan wykłada tę swoją teorię, zastanawiałem się, czy nie jest to tylko jakaś zabawa, przerwał młody człowiek. Być może. Tylko ty sam możesz się o tym przekonać. Nikt nie może tego zrobić za ciebie. Musisz powtarzać sobie głośno tę formułę w dzień i w nocy. Co najmniej 50 razy. A jeżeli możesz, to i więcej. Nawet 100 razy dziennie. To jest ćwiczenie samo w sobie. Początkowo kładłem się i odliczałem, opierając kolejno palce o podłoże po 5 razy każdą rękę. Musi pan przyznać, że wymaga to sporo wysiłku. Na początku okazuje się, że nie zawsze jest to takie łatwe. Myśli mają skłonność do rozpraszania się. Po 10-krotnym powtórzeniu stwierdzisz, że myślisz o czymś innym. Trzeba wtedy skupić się ponownie na swojej formule i zacząć od zera, aż zdołasz osiągnąć 50. Jeżeli nie możesz utrzymać tak elementarnej formy dyscypliny, lepiej zapomnij o marzeniach osiągnięcia bogactwa. Taką właśnie próbę sił ci proponuję, mój przyjacielu. I wiem, że możesz tego dokonać. Musisz tylko wytrwać. Dlaczego trzeba powtarzać te formuły głośno? Ponieważ to oddziaływuje jeszcze silniej na podświadomość. Polecenie wydawane swojej podświadomości będzie odbierane tak, jakby pochodziło z zewnątrz i dzięki temu będzie brzmiało bardziej władczo. Wypowiadaj tę formułę jednostajnym, odpowiednio modulowanym i artykułowanym głosem. Uczyń z niej coś w rodzaju zaśpiewu albo mantry, jak nazywają to buddyści. Z czasem formuła ta nabierze własnego życia. Młody człowiek był pod wrażeniem tego, o czym mówił mu milioner. Starzec już nie uśmiechał się. Mówił poważnie, trochę tak, jakby wygłaszał przemówienie. Z początku możesz czuć się nieco skrępowany brzmieniem swojego głosu i formułą, którą będziesz powtarzał, ale stopniowo będziesz się do tego przyzwyczajał. Cel, jaki sobie wyznaczyłeś i który początkowo wydawał ci się zuchwały, okaże się osiągalny, a nawet dziecinnie łatwy. Czy nie sądzi pan, że w pewnej chwili może mi się to wszystko wydać tak absurdalne, że zacznę się po prostu z tego śmiać? Właśnie w tych momentach, bardziej niż we wszystkich innych, musisz wytrwać. Musisz zwalczyć wątpliwości. Pomyśl o mnie. W każdej chwili będę przy tobie, nawet jeżeli będę już w innym ogrodzie, daleko stąd. I będę wspierał cię swoją siłą. W chwilach zwątpienia pamiętaj, że zaręczyłem ci słowem. Odniesiesz sukces. Czy jest pan tego pewny? Zapytał młody człowiek, wciąż nie bardzo przekonany. Dlaczego miałbym w to wątpić? Będziesz tak samo błyskawicznym milionerem jak ja. Co więcej, już nim się stałeś z chwilą, gdy zrozumiałeś i zaakceptowałeś tę zasadę. Tajemnicze prawo życia mówi, że każdy, kto pozna i zrozumie tę autentyczną zasadę, otrzymuje moc. Poznanie jej przyniesie ci wolność. To, kiedy zostaniesz milionerem, naprawdę jest tylko kwestią czasu. Już nim jesteś w swoim umyśle i to jest rzeczą najważniejszą. Ale ja mam zaledwie parę pensów przy duszy, więc zacznij powtarzanie tej tajemniczej formuły. Krok po kroku będziesz dostrzegał zachodzące w tobie zmiany. Cel, jaki sobie wyznaczysz, będzie wydawał się coraz naturalniejszy. Stanie się on częścią twojego życia w taki sam sposób, jak dotychczasowy, ciasny obraz siebie wydawał ci się integralną częścią twojej osoby, chociaż był tylko banalnym wytworem twojej wyobraźni. To, co w przeszłości wyczarował twój umysł, może być przeformułowane w nowy sposób. A wtedy będziesz mógł kształtować swoją przyszłość tak, jak tylko zechcesz. Staniesz się wreszcie panem własnego losu. Czyż nie jest to ukrytym marzeniem każdego, nawet jeżeli się do tego nie przyznaje? Młody człowiek nie mógł się z tym nie zgodzić. Był przytłoczony sprzecznymi uczuciami. Wydawało mu się, że słowa starca miały o wiele większą wagę niż początkowo sądził. Jego metoda z pewnością była nieco dziwna, ale któż by dbał o to, skoro była skuteczna? Rozdział 12, w którym młody człowiek uczy się o szczęściu i życiu. Aby ci pomóc i wesprzeć cię, powiedział błyskawiczny milioner do swojego młodego ucznia, podam ci jeszcze inną, bardziej ogólną zasadę. Będziesz z niej czerpał ogromne korzyści przez całe życie. Sprawi ona, że przemienisz się wewnętrznie i zewnętrznie. Umożliwi ci faktyczne zdobycie prawdziwego bogactwa, co nie jest jednoznaczne tylko z posiadaniem wartości materialnych. jest czymś o wiele mniej określonym niż one. Jest bowiem psychicznym nastawieniem wobec życia. Pozwól, że udzielę ci kilku rad, mówił dalej. Oczywiście formuła dotycząca pieniędzy pozwoli ci osiągnąć, a przypuszczalnie nawet przewyższyć wyznaczony cel finansowy. Ale w dążeniu do bogactwa nigdy nie trać z oczu tego faktu, że jeżeli utracisz szczęście, utracisz wszystko. Pogoń za pieniędzmi łatwo może przemienić się w obsesję niepozwalającą ci cieszyć się życiem. Jak mówi słynny werset, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. Pytanie to może wywołać uśmiech na ustach tych, którzy uważają je za zbyt metafizyczne czy religijne. Lecz ja twierdzę, że pieniądze są wspaniałym sługą, ale i bezwzględnym tyranem. Czy chce pan powiedzieć, że pieniądze i szczęście nie mogą iść ze sobą w parze? Ależ nie. Jestem daleki od tego. Trzeba być jednak bardzo czujnym, aby nie pozwolić im na zawładnięcie swoim umysłem. John D. Rockefeller, który uchodził za najbogatszego człowieka świata, był tak zaabsorbowany swoim majątkiem, tak przytłoczony ciężarem trosk, że w wieku 50 lat został starcem. By tak rzec, skazany na śmierć. Jego żołądek był tak rozregulowany, że przyjmował tylko chleb i mleko. Żył w ciągłej obawie przed utratą swoich pieniędzy i przed zdradą współpracowników. Pieniądze stały się jego panem i nie mógł się już nawet nimi cieszyć. W pewnym sensie był biedniejszy niż szeregowy urzędnik, który mógł cieszyć się dobrym posiłkiem. Z jednej strony roztacza pan przede mną perspektywy bogactwa, odezwał się młody człowiek, a z drugiej częstuje mnie strasznymi wizjami. Nie było to jednak moim zamiarem, odpowiedział milioner. A formuła, którą miałem ci właśnie przekazać, pomoże ci uniknąć pułapki, w jaką wpada większość poszukiwaczy fortuny. Ludzie, którzy żyją w autentycznej biedzie, pracują z samozaparciem, aby osiągnąć swój cel. Pierwsze pieniądze, które zarobią, powodują wyzwolenie ich długo żywionych ambicji i skłaniają do eskalacji pragnień. A kiedy zaczynają zarabiać duże pieniądze, rodzi się strach przed ich utratą. Moja formuła jest prosta. Jest odmianą znanej metody wymyślonej przez lekarza Emila Coué dla pacjentów swojej kliniki. Z każdym dniem, pod każdym względem staje się lepszy i lepszy. Powtarzaj tę formułę głośno 50 razy. Rano i wieczorem oraz tyle razy, ile tylko możesz w ciągu dnia. Im częściej będziesz ją powtarzał, tym większy będzie miała na ciebie wpływ. Nieposiadający jeszcze doświadczenia młody człowiek słuchał gorliwie tego mądrego starca, który patrzył wstecz na bieg swego życia, życia spełnionego i większej części szczęśliwego. Niemal wszyscy ludzie pragną szczęścia, ciągnął dalej milioner. Jednakże sami nie wiedzą, czego szukają, a więc siłą rzeczy umierają, nie odnajdując go. A jeśli je nawet odnajdują, jak mogą je rozpoznać, skoro nie wiedzą, czego szukają? Są właśnie tacy jak ludzie goniący za bogactwem, o których mówiliśmy wczoraj. Chcą naprawdę być bogaci, ale gdy ich znienacka zapytać, ile chcieliby zarobić rocznie, większość z nich nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Jeżeli nie wiesz, dokąd idziesz, właściwie idziesz donikąd. Wydawało się to młodemu człowiekowi bardzo sensowne i było rozbrajająco proste. Dlaczego do licha nigdy wcześniej o tym nie pomyślał? Pewnie dlatego, że nigdy nie miał czasu, żeby przystanąć i zastanowić się nad tym. To było jego błędem. Po prostu nie zastanawiał się. Przyrzekł sobie tu i teraz, że w przyszłości będzie dużo więcej zastanawiał się nad wszystkim. To uchroni go przed mnóstwem pomyłek. Szczęście bywa oczywiście określane na milion różnych sposobów. mówił dalej milioner. Dla każdego z nas, nawet dla tych, którzy się nad tym zastanawiali, wyraża się ono w bardzo rozmaitych rzeczach. Ale ja dam ci klucz do szczęścia. Nie jest to recepta na szczęście, którą może zastosować każdy. Mając jednak ten klucz, będziesz mógł bez cienia wątpliwości w dowolnym okresie swego życia stwierdzić, czy jesteś szczęśliwy. A szczególnie jeżeli zrobisz wszystko, co należy zrobić, aby być szczęśliwym. Muszę cię jednak uprzedzić, że to, co chcę ci powiedzieć, może cię z początku zdziwić, a nawet może wydać ci się nieco smutne i niezdrowe. Postaw sobie pytanie. Gdybym miał umrzeć tej nocy, czy mógłbym powiedzieć sobie w chwili śmierci, że spełniłem wszystko, co zaplanowałem na ten dzień? Młody człowiek uniósł brwi. Nie rozumiem, wyznał. Jeżeli zrobiłeś dokładnie to, co twoje wewnętrzne ja czuje, że powinieneś robić każdego dnia, będziesz miał poczucie, że możesz swobodnie opuścić ten świat w dowolnej chwili. Jednakże, aby być zupełnie pewnym, że robisz to, co powinieneś robić, będziesz musiał robić to, co lubisz robić. Ludzie, którzy nie robią tego, co sprawia im radość, nie są szczęśliwi. Spędzają czas na marzeniu o tym, co chcieliby robić, a ponieważ nie robią obecnie tego, o czym marzą, muszą być nieszczęśliwi. A gdy nie są szczęśliwi, nie są gotowi w każdej chwili na śmierć. Ja zaledwie rozpocząłem życie, a pan mi tu mówi o śmierci, tak jakby była o krok przede mną? Niespokojnie odpowiedział młody człowiek. Szczerze mówiąc, ta filozofia rzeczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się filozofią śmierci, a jednak w 100% jest filozofią życia. Ludzie, którzy nigdy nie robią tego, co naprawdę lubią, którzy rezygnują ze swoich marzeń, są, że tak powiem, umarli za życia. Żeby zrozumieć tę filozofię, postaw sobie to pytanie jeszcze raz i odpowiedz na nie zupełnie szczerze. Jeżeli skłamiesz, będziesz okłamywał sam siebie i to ty w konsekwencji stracisz w tej grze. Czy wiedząc, że masz umrzeć jutro, zmieniłbyś plany na dzisiaj? Czy nie chciałbyś ułożyć w jakiś inny sposób swojego życia, inaczej niż do tej pory? Nie jestem tego całkiem pewien. Zapewne zacząłbyś od uporządkowania niezbędnych spraw. Sporządziłbyś testament, jeżeli nie zrobiłeś tego wcześniej, i pożegnałbyś się z rodziną i z przyjaciółmi. Załóżmy, że te wszystkie doczesne sprawy zajęłyby ci tylko godzinę. Co robiłbyś przez następne 23 godziny? Zadaj to pytanie któremukolwiek ze znajomych. Odpowiedzi, jakie otrzymasz, można będzie sklasyfikować w dwóch kategoriach. Ludzie nieszczęśliwi, którzy nie cieszą się swoim życiem, odpowiedzą, że robiliby coś zupełnie innego niż do tej pory. I nie byłoby w tym nic dziwnego. Dlaczego mieliby robić dalej to, czego nienawidzili, jeżeli zostało im tylko 24 godziny życia? Odpowiedzi drugiej kategorii, mówił dalej milioner, niestety nieliczne, deklarowałyby chęć robienia tego samego, co robiło się do tej pory. Dlaczego miałoby się cokolwiek zmieniać? Praca, którą wykonują tacy ludzie, jest ich pasją. Czyż nie jest rzeczą całkiem zrozumiałą, że chcieliby poświęcić jej swój czas do końca? Dlaczego mieliby zaczynać robić coś, czego nie lubią? Do tej kategorii należał Bach. Jeszcze w łożu śmierci wprowadzał poprawki do napisanego ostatnio utworu muzycznego. Niekoniecznie jednak trzeba być geniuszem, żeby chcieć pracować aż do końca. Każdy z nas może na swój sposób i w swojej dziedzinie stać się geniuszem, nawet jeżeli nie będzie to uznane przez otoczenie. Być geniuszem to po prostu robić to, co sprawia przyjemność. Na tym polega prawdziwy geniusz życia. Mierność nigdy nie odważy się na robienie tego, co się lubi. Czy to z obawy przed tym, co powiedzą inni, czy ze strachu przed utratą poczucia bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, które jest w większości wypadków tylko złudzeniem, prawda? Odważył się nieśmiało dorzucić młody człowiek. Bardzo słusznie. A zatem postaw sobie pytanie. Gdybym miał jutro umrzeć, Co zrobiłbym z ostatnimi godzinami mojego życia? Czy nadal wykonywałbym pracę, która zabija mnie wewnętrznie, bo nie ma nic wspólnego z moimi prawdziwymi aspiracjami? Czy miałbym się godzić na to, żeby być cieniem swojego prawdziwego ja, pozbawionego całkowicie szacunku dla samego siebie, ponieważ zmuszam się do robienia czegoś, czego nienawidzę? Wyobraź sobie, że zapraszasz do siebie przyjaciela, żeby pomógł ci w jakichś trudnych pracach przy domu. Czy powierzysz najbrudniejszą część roboty przyjacielowi? Oczywiście, że nie. Dlaczego więc masz zmuszać siebie do zadań, które uważasz za poniżające? Dlaczego jesteś dla siebie niczym najgorszy wróg? Dlaczego nie miałbyś się stać dla siebie najlepszym przyjacielem? Po tych słowach zapadła cisza. Po chwili jednak milioner podjął na nowo. A co ty byś zrobił, gdybyś miał umrzeć jutro? Czy robiłbyś nadal dokładnie to, co robiłeś dotychczas? Nie, na pewno nie, zmuszony był przyznać młody człowiek. To znaczy, że prawdopodobnie nie jesteś szczęśliwy. Zastanów się więc nad następującym spostrzeżeniem. Czy nie wydaje ci się, że jest wielką zarozumiałością wierzyć, że nie umrzesz jutro? Słysząc te słowa, młody człowiek poczuł się nieswojo. Ten starzec, jak mógł się w ciągu ostatnich 2 dni przekonać, miał niesamowitą zdolność przewidywania przyszłości. Czy zapowiadał w ten sposób grożącą mu śmierć? Okrężną, wprawdzie drogą, ale dość wyraźnie. Milioner zdawał się czytać w jego myślach. Zresztą niepokój młodego człowieka był raczej niedwuznacznie widoczny. Nie martw się, powiedział rozbawiony. Będziesz żył do późnej starości. Pozwól mi jednak kontynuować mój tok myślenia. Rozpatrzmy tym razem jakiś ogólniejszy przypadek, który nie będzie tak osobiście dotyczył ciebie, jak poprzednia rozmowa. Jeżeli spojrzysz na życie chłodnym okiem, śmierć nabierze zupełnie innego znaczenia, ale nie doszliśmy jeszcze do tego tematu, prawda? Czy nie uważasz tego za zarozumiałość, że ludzie wierzą, iż zawsze mają jeszcze przed sobą całe życie? W wielu przypadkach śmierć przychodzi całkiem niespodziewanie. Ludzie jednak trwają w pewności, a raczej w złudzeniu, że mają jeszcze przed sobą bardzo dużo czasu, co pozwala im ciągle odkładać decyzje, które powinni podjąć. Mówią sobie, mam jeszcze czas, zabiorę się do tego później. Nadchodzi starość, a oni stwierdzają, że jeszcze nie zdołali nic zrobić. Pewnie dlatego mówi się, gdyby wiedzieć za młodu, gdyby móc na starość, powiedział młody człowiek. To prawda, niestety. Dlatego sekret szczęścia polega na tym, aby żyć tak, jakby każdy dzień był ostatnim dniem życia. I aby żyć każdego dnia pełnią życia, robiąc to, co według twojego odczucia powinieneś robić i co robiłbyś, gdyby twoje godziny były policzone. Ale zawsze zdajemy sobie z tego sprawę dopiero wtedy, gdy pozostało już bardzo niewiele czasu. Wtedy jest już za późno. A więc musisz mieć tyle odwagi, by działać natychmiast. Niech towarzyszy ci w życiu taka myśl. Nie chcę umrzeć, nie odważywszy się na zrobienie tego, co pragnąłem zrobić. Nie chcę umrzeć z przerażającą myślą, że zostałem wykorzystany przez społeczeństwo, że zdobyło nade mną przewagę i unicestwiło moje marzenia. Nie możesz umrzeć z tym okropnym uczuciem, że twój strach był silniejszy od twoich marzeń i że nigdy nie odnalazłeś tego, co sprawiłoby ci naprawdę przyjemność. Musisz umieć zdobyć się na odwagę. Zgadzam się z pana poglądami. To znaczy, wydaje mi się bardzo sensowne. Ale co począć, jeżeli nie jestem do końca przekonany o tym, że naprawdę nie lubię tego, co robię? Nie znam żadnego zajęcia, które nie byłoby związane z jakimś trudem. Gdyby wszystko było tak doskonałe, nie siedzielibyśmy tu teraz. Masz absolutną rację. Nawet praca pochłaniająca nas bez reszty ma swoje gorsze strony. Inny sposób na przekonanie się, czy twoja praca naprawdę daje ci przyjemność, polega na postawieniu sobie pytania, czy w dalszym ciągu wykonywałbym swoją pracę, gdybym od jutra miał na swoim koncie w banku 1 000 000 funtów. Jeżeli udzielisz odpowiedzi negatywnej, to jest rzeczą oczywistą, że tak naprawdę nie lubisz swojej pracy. Powiedz mi proszę, ilu jest ludzi, którzy by pozostali przy swej pracy, stając się nagle milionerami? Tak naprawdę jest ich bardzo niewielu. Ponadto ci, którzy odpowiedzieliby pozytywnie na to pytanie, są już na ogół milionerami. W przeciwnym razie albo wycofaliby się na wcześniejszą emeryturę, albo zajęliby się czymś innym. Jednak większość milionerów spośród tych, których znam, nie chce przechodzić na emeryturę i pracuje do późnej starości. Powiedziałbym nawet, że wszyscy milionerzy, z wyjątkiem tych, którzy doszli do fortuny przez małżeństwo bądź dziedziczenie, są milionerami właśnie dlatego, że kochają swoją pracę. Mój wywód zatoczył już pełne koło, mówił dalej. Żeby stać się milionerem, a przynajmniej człowiekiem zamożnym, musisz lubić swoją pracę. Ludzie, którzy nie zmieniają pracy, pomimo że jej nie cierpią, ponoszą podwójną karę. Nie tylko dlatego, że ich praca jest dla nich ciężarem, lecz co gorsza, nie przynosi im również bogactwa. W rzeczywistości większość ludzi spędza całe życie w stanie tego dziwnego paradoksu. Dlaczego? Ponieważ nie są świadomi autentycznego prawa sukcesu, a także ze strachu, pragnąc zachować bezpieczeństwo, które zapewnia im co najwyżej średni poziom życia. Marnują życie i swoje szanse na stanie się naprawdę zamożnymi ludźmi. Sądzą oni, że bogactwo jest zarezerwowane dla innych, albo że brak im talentu. A dlaczego dają się zwieść wierze w tę iluzję? Ponieważ ich umysł nie jest wystarczająco silny, aby dostrzec, jak to jest w rzeczywistości, by dojrzeć prawdę o swoich złudzeniach. Zapamiętaj tę maksymę. Charakter jest przeznaczeniem człowieka. Jeżeli wzmocnisz swój umysł, okoliczności nagną się do twoich pragnień. Zdobędziesz wówczas kontrolę nad swoim życiem. A czy pan zawsze był szczęśliwy? Zapytał młody człowiek. Szczerze mówiąc, nie. Bywały okresy, gdy byłem całkowicie nieszczęśliwy. Myślałem nawet o samobójstwie, aż do dnia, w którym ja także spotkałem ekscentrycznego milionera, który nauczył mnie niemal tego wszystkiego, co dziś przekazuję tobie. Z początku jednak byłem bardzo sceptyczny. Nie mogłem uwierzyć, że ta teoria może odnosić się do mojego przypadku, pomimo że on sam był żywym przykładem jej skuteczności. W końcu, ponieważ próbowałem już różnego rodzaju rzeczy i ciągle nic mi się nie udawało i ponieważ nie miałem już nic do stracenia, gotów byłem spróbować i tego. Miałem wtedy 30 lat i czułem, że marnuję swoje życie. Miałem wrażenie, iż wszystko wymyka mi się z rąk. Na pewno dzisiaj nie żałuje pan tego, że skorzystał pan z rad owego ekscentrycznego starca. Często powtarzał on, że mógłbym stać się panem swojego życia i mieć kontrolę nad wszystkim, co się w nim dzieje. Brzmi to trochę tak, jakby było wzięte z powieści science fiction. Później pewnego dnia, słuchając jak powtarza mi raz za razem wciąż to samo, pomyślałem sobie, że może on ma naprawdę rację i może życie nie jest takie, za jakie je zawsze brałem. Z plotem mniej lub bardziej nieprzewidywalnych i wymykających się spod kontroli zdarzeń, gdzie króluje szczęśliwe lub nieszczęśliwe zrządzenie losu. Pomyślałem, że być może kontrolowanie naszego losu jest możliwe, jeżeli zaczniemy doskonalić nasz umysł. Zauważyłem, iż zacząłem myśleć w ten sposób, a mówiąc innymi słowy, że dokonała się rewolucja w moim umyśle. Już po dość krótkim czasie powtarzania formuły, jaką mi powierzył, z każdym dniem, pod każdym względem staje się lepszy i lepszy. Mój nauczyciel przekazał mi także inną formułę, która moim zdaniem jest jeszcze silniejsza. Przynajmniej tak wskazuje moje osobiste doświadczenie. To prawda, że ma ona nieco religijny charakter, co może odstręczać niektórych ludzi, a szkoda, bo wywiera nieoceniony wpływ na umysł. Powtarzanie tej formuły uspokajało mnie, gdy czułem niepokój lub byłem zdenerwowany i przynosiło mi odpowiedzi, gdy naprawdę ich potrzebowałem. Spokój jest największym przejawem siły. Spójrz na ludzi pełnych mocy i siły. Są spokojni. A jaki jest symbol najwyższej mocy? Bóg. To oczywiste. To jeden z powodów skuteczności tej formuły, którą chcę ci powierzyć. Bądź spokojny i wiedz, że Bóg jest nad tobą. Powtarzaj ją codziennie, tak często jak tylko możesz. Przyniesie ci to uczucie spokoju, tak potrzebnego w przełomowych momentach życia. Decydując się na wyjawienie mi tej formuły, mój nauczyciel zapowiedział, że jest to najcenniejszy ze wszystkich sekretów świata. To była jego duchowa spuścizna dla mnie, a teraz moja dla ciebie. To powinno przekonać cię o mocy tej formuły. Mam nadzieję, że nie zmienia się pan w kaznodzieję, odpowiedział młody człowiek, ale rozumiem, co pan chce mi przekazać. Dzięki powtarzaniu tej formuły, mówił dalej starzec, która początkowo wydawała mi się nieco dziwna, osiągnąłem nową wewnętrzną siłę. Siła ta, która z upływem lat nie przestawała wzrastać. Przypominała mi ciągle o tym, co wciąż powtarzał mi stary milioner. Mogę zrobić wszystko. Nie będzie dla mnie rzeczy niemożliwych, jeżeli stanę się panem swojego losu. I tak krok po kroku przekonałem się, że potrafię sterować moim życiem tak, jak zechcę. Stosowałem ciągle wspomniane metody i stosowałem się do wskazówek mojego nauczyciela. Chcę, żebyś zrobił to samo. Rozdział 13, w którym młody człowiek uczy się wyrażać swoje oczekiwania wobec życia. Zrobiłeś już pierwszy krok, wyjaśnił milioner. Zapoznałeś się z działaniem tej metody i wyznaczaniem celu ilościowego, ustaleniem odpowiedniej kwoty i terminu jej uzyskania. Teraz przystępujemy do następnego etapu. Weź kartkę papieru i spisz wszystko, czego pragniesz od życia. Twoje marzenie musi być dokładne, jeżeli chcesz, aby się zmieniło w rzeczywistość. Ja zacząłem swą listę oczekiwań od takich oto rzeczy. Cele materialne, które mają być osiągnięte w ciągu 5 lat. Dom o wartości 300 000 funtów. Drugi dom na wsi o wartości 150 000 funtów. Stary, odrestaurowany model Mercedesa o wartości 20 000 funtów. Nowy BMW o wartości 30 000 funtów. Żadnych długów osobistych. 200 000 funtów w pieniądzach i aktywach płynnych. 300 000 funtów ulokowanych w nieruchomościach o wartości 6-krotnie większej niż w chwili zakupu. Cele niematerialne. 2-tygodniowe wakacje co najmniej 3 razy w roku, kiedy tylko będę miał na nie ochotę. Być samemu dla siebie szefem i nie pracować więcej niż 30 godzin tygodniowo. Grono inteligentnych, bogatych przyjaciół zajmujących się biznesem i sztuką. Kochająca i urocza żona oraz wspaniałe dzieci, pozwalające cieszyć się pełnią życia rodzinnego. Służący i kucharz, aby wyręczyć nas od codziennych obowiązków. Młody człowiek był zdumiony obrazem życzeń przedstawionym przez błyskawicznego milionera. To zbyt piękne, by mogło być prawdziwe, prawda? Powiedział milioner. Ja także myślałem, że trochę przesadziłem, gdy skończyłem wyliczać to, czego pragnąłem. ale moje wahania i obawy były jedynie skutkiem negatywnego nastawienia i zakorzenionego zazwyczaj minimalistycznego myślenia. Przybierałem taką postawę, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Jednakże, mówił dalej, sporządzenie takiej listy jest właśnie sposobem odkrywania swojego ciasnego sposobu myślenia. Ludzie, którzy uważają za nieosiągalny taki program życiowy, po prostu myślą w sposób minimalistyczny, ponieważ tak jak wszystko jest względne na tym świecie, tak i te ambicje nie są chyba przesadne. Dowodem jest to, że ludzie bogaci byliby niezmiernie nieszczęśliwi, gdyby musieli żyć w tak marnych warunkach, jakie właśnie naszkicowałem. Wielu z nich mieszka w domach o wartości wielu milionów, zatrudnia tuziny służących i posiada prywatne samoloty, wyspy na morzach południowych, konie wyścigowe itd., itd. Czy oni sądzą, że ich poziom życia wykracza poza wszelkie słuszne proporcje? Nie. Nie uważają nawet, że są bogaci. W każdym razie nie aż tak bogaci, bowiem zawsze mają przyjaciół albo partnerów w swojej branży, którzy mają więcej pieniędzy od nich. Dlaczego uważają ten styl życia za normalny? Bo albo urodzili się już bogaci, albo myśleli w sposób maksymalistyczny i zdołali wznieść się na taki poziom, by doścignąć swoje marzenia. I żadnemu z nich nawet przez myśl nie przeszło, że mógłby tego nie osiągnąć. Jeżeli zaczynasz coś robić z myślą, że nie dasz rady, natychmiast blokujesz się. A więc wykonaj to ćwiczenie. Wypisz z drobiazgową dokładnością to, czego oczekujesz od życia, bez żadnych zahamowań. Sprawdzisz w ten sposób granice swoich ambicji i zakres swego myślenia. O czym naprawdę marzysz? Co przyniosłoby ci satysfakcję? Ważne jest, aby zrobić to w tak szczegółowy sposób, jak to tylko możliwe. Jedyna rzecz, jakiej należy unikać, to wybieranie na swój wymarzony dom jakiegoś konkretnego, istniejącego budynku, bo ten dom może nigdy nie być dostępny dla ciebie. Ryzykowałbyś wtedy, że twoje marzenie, pomimo siły, pragnienia i woli, nigdy się nie spełni, ponieważ stoi w sprzeczności z porządkiem rzeczy albo jest krzywdzące dla kogoś, co zawsze trzeba brać pod uwagę. Ten portret ukaże ci, kim naprawdę jesteś. Stanie się konkretnym kształtem twych pragnień. Twoje myśli są kształtami i są żywe. Każda myśl wyrażona dąży do urzeczywistnienia się. Im dokładniej zostanie sprecyzowana, tym większe ma szanse na zmaterializowanie się. Dlatego tak ważne są szczegóły. Jeżeli te myśli będą regularnie podtrzymywane, w tajemniczy i nieoczekiwany sposób doprowadzą do wytworzenia takich okoliczności, które pozwolą im się zrealizować. Ponieważ młody człowiek odniósł się do tego sceptycznie, milioner dodał: wiem, że to wszystko wydaje ci się utopią, ale tak jak ci powiedziałem, im silniejszy jest twój umysł, tym bardziej będziesz świadomy, że nie ma takiej rzeczy, której nie mógłby dokonać. Pomyśl tylko o mocy pozwalającej Jezusowi Chrystusowi czynić cuda, takie jak wskrzeszenie umarłych. Czy nie sądzisz, że w porównaniu z tym realizacja tak zwyczajnego pragnienia jak posiadanie domu za 300 000 funtów jest raczej banalną sprawą? Czy nie wierzysz w to, że umysł jest o wiele potężniejszy niż na ogół ludzie sądzą, a przede wszystkim wierzą, że tak jest? Pamiętaj, co powiedział Jezus. Wiara góry przenosi. Młody człowiek milczał oszołomiony. A żeby skutecznie wykorzystywać swój umysł, musisz zacząć wierzyć w jego moc. W każdym razie powinieneś być przychylnie do tego nastawiony. Musisz dać mu szansę, a zatem sporządź tę listę. Czy nie wydaje ci się na tym etapie, że jest to raczej umiarkowane i osiągalne w porównaniu ze wskrzeszeniem umarłego? Czyżbyś nie rozumiał jeszcze, że możesz osiągnąć tak proste rzeczy w swoim życiu? Muszę mieć czas na zastanowienie się, zaprotestował młody człowiek. Dobry pomysł. Przemyśl to, co ci powiedziałem. Z jednej strony wierzysz w to, co mówię, z drugiej zaś jesteś ślepy i głuchy z powodu całych lat błędnego wychowania i niefortunnych doświadczeń. Nie zabiły one jednak tej części twojej świadomości, która wierzy, że to wszystko jest możliwe. Czeka ona na znak, aby się przebudzić, by stać się panem twojego życia, a nie udręczonym niewolnikiem poniewieranym przez zdarzenia. Słuchaj tego wątłego wewnętrznego głosu, uśpionego gdzieś w głębi twojego umysłu i daj mu większą swobodę w wypowiadaniu się. Im częściej będziesz powtarzał tę formułę, tym będzie on potężniejszy i tym pewniej będzie cię prowadził. To właśnie jest intuicja, głos twojej duszy. To droga do twojej ukrytej siły. Młody człowiek czuł się nieco oszołomiony i naprawdę potrzebował chwili przerwy. Chodź, powiedział milioner. Przejdźmy się po ogrodzie dla odprężenia. Będzie dla mnie ogromną przyjemnością pójść na ostatni spacer z przyjacielem. Te ponure słowa zasmuciły młodego człowieka. Nie pierwszy już raz uczynił milioner taką aluzję, jakby wiedział, że śmierć jest zaledwie o krok. Rozdział 14, w którym młody człowiek odkrywa sekrety różanego ogrodu. Dwaj mężczyźni szli w milczeniu przez ogród. Milioner zatrzymał się przed krzakiem róży, obsypanym wspaniałymi kwiatami i wydawał się pogrążony w kontemplacji. Nagle wyprostował się i powiedział: wąchałem te róże już 1000 razy, a jednak za każdym razem jest to inne doświadczenie. Czy wiesz dlaczego? Ponieważ nauczyłem się żyć tu i teraz, zapomniawszy o przeszłości i nie myśląc o przyszłości. Tajemnica tego jest niezwykle prosta. Polega na koncentracji umysłu. Im bardziej umysł koncentruje się, tym bardziej żyje teraźniejszością, tym bardziej jest zajęty tym, co robi. Koncentracja jest kluczem do sukcesu we wszystkich aspektach życia. Im bardziej jesteś zdolny do koncentracji, tym szybciej i wydajniej będziesz mógł pracować. Będziesz dostrzegał szczegóły niezauważane przez innych. Czy wszyscy ludzie bogaci i osiągający powodzenie nauczyli się zwracać uwagę na szczegóły? Z pewnością tak. Rozwijając swą siłę koncentracji, będziesz miał dobre rozeznanie w biegu spraw. Nauczysz się właściwie oceniać spotkanych ludzi. Siła koncentracji pozwoli ci dostrzec na pierwszy rzut oka, kim są naprawdę i staniesz się realistą w najwłaściwszym sensie tego słowa, albo co najmniej w jego najgłębszym sensie. Będziesz widział rzeczy takimi, jakimi są. Twojego oglądu rzeczywistości nie będzie już zakłócał ten cały mglisty film myśli i mrzonek spotykanych u większości ludzi. Na ogół ludzie nieustannie roztargnieni idą przez życie jak lunatycy. Nie dostrzegają ani rzeczy, ani napotkanych osób. Trwają jakby we śnie. Nie żyją nigdy teraźniejszością. Dlatego też tak właściwie nie są nigdy tutaj. Prześladują ich własne błędy i niepowodzenia. Ich umysły przenika strach przed przyszłością. O ile rozumiem, koncentracja wydaje się najłatwiejszym ogniwem w pańskiej teorii. Ostrożnie, młody człowieku. Nie każdy, kto próbuje, osiąga powodzenie. Ale gdy twój umysł uzyska odpowiedni poziom koncentracji, posiądziesz ogromną zdolność rozwiązywania problemów. Nie popadniesz jednak przez to w nonszalancję, ale będziesz po prostu realistą. Zamiast tracić nerwy i energię, obgryzając paznokcie ze zmartwienia, lepiej zabrać się za rozwiązywanie problemów. Nie zapominaj, że nadmiar troski i zamartwianie się na śmierć nie rozwiązuje problemu. Prowadzi jedynie do wrzodów na żołądku i ataków serca. Twój sposób patrzenia na siebie zmieni się. Każdy człowiek jest swoistą zagadką. Problem w tym, że jesteśmy zagadką nie tylko dla innych, ale także dla siebie. To właśnie jest skutkiem braku koncentracji. Młody człowiek starał się nie uronić ani słowa z wywodu starca, nie miał też odwagi mu przerwać. Dzięki koncentracji, mówił dalej milioner, zrozumiesz, Dlaczego zostałeś umieszczony w tym właśnie miejscu świata, w którym jesteś? Będzie ci się to wydawało coraz jaśniejsze i coraz prostsze. Twój umysł przeniknie myśl przynosząca spokój i opanowanie, pod wpływem której będziesz chciał wykrzyknąć, jak gdyby przebudzony z długiego, głębokiego snu. Ach, a więc tym właśnie jestem. To dlatego jestem tutaj, w tej chwili. To dlatego właśnie robię to, co robię. To dlatego jestem tutaj i z tą osobą. Będziesz doświadczał tego, co można by nazwać wyczuciem swojego przeznaczenia. Będziesz rozumiał swoje przeznaczenie, a do twojego umysłu przeniknie poczucie jego akceptacji. Nie znaczy to jednak, że musisz godzić się ze swoim losem. Ponieważ jednak będziesz miał jasny ogląd swojej sytuacji w danej chwili, zgodzisz się na nią do pewnego stopnia, uznając ją za swój punkt wyjścia, z którego będziesz mógł pokierować swoją przyszłą karierą, mocno ujmując w dłonie cugle swego losu. Milioner przerwał, aby jeszcze raz przez chwilę rozkoszować się zapachem róży, którą wąchał chwilę wcześniej. Róża od początku czasów była symbolem życia. Jeśli osiągniesz kontrolę nad umysłem, zrozumiesz dlaczego. Kolce są drogą doświadczenia, ciężkimi próbami i cierpieniami, przez jakie każdy z nas musi przejść, aby zrozumieć prawdziwe piękno istnienia. Powiedziawszy to, wyjął z kieszeni nożyce ogrodnicze, uciął różę i podarował ją swemu młodemu towarzyszowi. Zachowaj tę różę na całe życie, powiedział. Będzie dla ciebie jak talizman przynoszący szczęście. Szczęście naprawdę istnieje. Musisz w to uwierzyć. Pieść je w swych myślach. Proś je o to, czego chcesz. Ono ci odpowie. Wszyscy, którym się powiodło, wierzą w szczęście, pomimo iż wielu ludzi uważa ich za przesądnych. Ale oni mają rację. Niech ta zwykła róża będzie dla ciebie znakiem wtajemniczenia. Należysz do bractwa róży. Ilekroć poczujesz taką potrzebę, sięgnij po tę różę. Ona doda ci sił. I ilekroć będziesz miał wątpliwości co do siebie, ilekroć życie wydawać ci się będzie nieznośnie trudne, wróć do tej symbolicznej róży i do tego, co ona symbolizuje. Każde ciężkie przeżycie, każdy problem, każdy błąd kiedyś przekształci się we wspaniały płatek róży. Jak ta łodyga pełna cierni, tak cierpienia prowadzą do światła i sprawią, że dojdziesz do piękna. Każdego dnia znajdź chwilę wolnego czasu, by koncentrować się na sercu róży. Jeżeli nie będziesz miał róży pod ręką, weź jakiś inny kwiat, albo skoncentruj się na dowolnym czarnym punkcie, czy też błyszczącym przedmiocie. Możesz także powtarzać tę formułę, którą przekazał mi mój nauczyciel. Bądź spokojny i wiedz, że Bóg jest nad tobą. Wpatruj się w różę albo w czarny punkt przez coraz dłuższy czas. Gdy będziesz w stanie to robić przez 20 minut, twoja koncentracja osiągnie doskonałość. Gdy twoje serce stanie się podobne do tej róży, twoje życie odmieni się. Młody człowiek zaledwie miał czas wciągnąć w siebie delikatny zapach róży, gdy starzec dodał. Pozwól, że powtórzę to, co już raz powiedziałem. Sekret polega na koncentracji umysłu. Gdy twój umysł poprzez ćwiczenia koncentracji stanie się dostatecznie silny i pewny siebie, dojdziesz do wniosku, że problemy życiowe nie mają już władzy nad tobą. Zrozumiesz wtedy to, co chcę ci powiedzieć, a co mogłoby ci się wydać zrozumiałe samo przez się, albo raczej banalne. Sprawy, które dzieją się wokół nas, mają tylko takie znaczenie, jakie przypisuje im nasz umysł. Problem jest problemem tylko wówczas, gdy myślisz, że nim jest. Co to znaczy? Mówił dalej. Jeżeli uważasz, że nie ma spraw poważnych, że tak naprawdę nic nie jest istotne, wtedy w twoich oczach żadna sprawa nie będzie miała znaczenia. Nic nie będzie naprawdę ważne. Problemy będą ci się wydawały ogromne i przytłaczające proporcjonalnie do słabości twojego umysłu. Im silniejszy będzie twój umysł, tym mniej istotne będą ci się wydawały problemy. To jest sekret wiecznego spokoju. A więc koncentruj się. To jeden z największych kluczy do sukcesu. Tak właściwie to całe życie jest zasadniczo długim ćwiczeniem się w koncentracji. Dusza jest nieśmiertelna. Przechodząc od życia do życia, umysł zwolna odkrywa samego siebie i rozwija się. Ten proces uczenia się jest na ogół bardzo długi, a ludzie osiągają umiarkowane sukcesy, bo tylko ci, którzy dochodzą do wysokiego poziomu koncentracji, potrafią zrealizować swoje cele. Oczywiście nie wszyscy ludzie osiągający sukces zawdzięczają go praktykowaniu ćwiczeń na koncentrację, ale w trakcie swoich kolejnych okresów życia na ziemi osiągnęli oni taki poziom koncentracji, który pozwolił im na odniesienie większych sukcesów niż inni. Gdy twój umysł osiągnie najwyższy poziom koncentracji, wejdziesz w ten jedyny stan, ukazujący, jak marzenia i rzeczywistość dosłownie pokrywają się ze sobą. Milioner i młody człowiek skierowali się ku domowi. Niebo zaczęło zaciągać się ciemnymi chmurami, chociaż rano świeciło jasne słońce. Zbliżała się burza i w domu zrobiło się tak ciemno, że trzeba było zapalić światło. Najwidoczniej dla stworzenia romantycznego nastroju, przeciwko czemu młody człowiek nie miał zamiaru protestować, starzec zapalił kandelabr. Potem stanął przy oknie. Zasłony falowały od powiewów wiatru. Odsunął je i spojrzał ku niebu. Następnie powiedział do swego młodego gościa: pamiętaj o tym zawsze, że na pewnej wysokości nie ma już żadnych chmur. Jeżeli chmury w twoim życiu zasłaniają światło, powodem jest to, że twoja dusza nie wznosi się wystarczająco wysoko. Wielu ludzi popełnia błąd, zmagając się z problemami. To tak jakby upierali się, żeby usunąć chmury, rozproszyć je przez jakieś magiczne działanie. Oczywiście może im się udać je rozpędzić na jakiś czas, ale chmury zawsze napłyną na nowo, by stanąć między nimi a słońcem, zasłaniając jego blask, choćby nie wiem jak mocno świeciło. To, co należy zrobić, to wznieść się ponad chmury raz na zawsze. Patrz w serce róży coraz dłużej i dłużej. Tam znajdziesz drogę, która zaprowadzi cię ponad chmury, gdzie niebo jest zawsze błękitne. Nie trać czasu na przeganianie chmur, nieustannie powstających na nowo. Być może nie wszystko rozumiesz z tego, co ci teraz powiedziałem, zakończył, ale przyjmij to w dobrej wierze. Milioner wraz ze swym młodym gościem zasiedli do stołu. Wszedł lokaj, przynosząc chleb i wino. Zastanawiam się od jakiegoś czasu nad pewną sprawą, odezwał się młody człowiek. Prawdę mówiąc, pytanie to nie dawało mu spokoju już od poprzedniego dnia. Ja naprawdę myślę, że to wszystko, co pan powiedział, jest słuszne. I teraz już wierzę, że gdy będę stosował formułę otrzymaną od pana, mogę stać się szybko milionerem i osiągnąć spokój umysłu. Jedyny niepokojący mnie problem to dziedzina, w której będę mógł dorobić się fortuny. Milioner zaczął się uśmiechać. To całkiem poważne pytanie. Najwidoczniej rozbawiło go. Musisz ufać życiu i sile twojego umysłu, powiedział. Nie martw się. Najpierw wyznacz swój cel. Następnie poproś swą głęboką podświadomość, aby skierowała cię na drogę prowadzącą do osiągnięcia bogactwa. Zacznij od proszenia, a później czekaj. Odpowiedź nadejdzie niebawem. Jak się wydawało, młody człowiek pozostał jednak sceptyczny, jeżeli nie rozczarowany, słysząc taką odpowiedź milionera. Bez wątpienia wolałby usłyszeć coś bardziej konkretnego. Milioner, czytając oczywiście w sobie wiadomy sposób jego myśli, w odruchu sympatii szybko dodał: najpierw musisz znaleźć taką pracę, która przyniesie ci zadowolenie. Wtedy zastanów się nad tym. Wszystkie elementy tego zajęcia zapewniające ci satysfakcję są w tobie. Po prostu nie zdajesz sobie sprawy z tego, bo nie jesteś jeszcze zestrojony ze swą prawdziwą naturą. Pracując mocno nad koncentracją, dojdziesz stopniowo do tej harmonii i odpowiedzi same będą napływały nieustannie. Co więcej, zaczniesz dostrzegać to, czego większość ludzi gorączkowo szuka przez całe życie i nigdy nie znajduje, odnosząc wrażenie, że życie jest absurdalne. Odkryjesz tajemniczy cel swojej ziemskiej egzystencji. Zrozumiesz to nie tylko głową, ale i sercem. Jak więc widzisz, możesz wszystko zyskać, koncentrując się jedynie na sercu róży. Odnajdziesz tu najgłębszy cel swojego istnienia. Z biegiem czasu uświadomisz to sobie. Przerwał na chwilę, popijając niewielki łyk wina. Wydawało się, że w ogóle nie napił się, a jedynie delikatnie posmakował napoju. Jego oczy zamknęły się jakby w religijnym uszanowaniu. Ale skąd wezmę pieniądze, żeby zacząć? Dopytywał się młody rozmówca. Nie mam przecież ani pensa. A ile będziesz potrzebował? No, nie wiem, co najmniej z 10 tysięcy. To tyle, ile pan potrzebował na początek. Powinieneś zdobyć te pieniądze. Zastanów się przez chwilę. Jakie są twoim zdaniem dostępne możliwości w tym zakresie? Prawdę powiedziawszy, nie widzę żadnej. Nie znam takiego banku, który mógłby mi udzielić pożyczki. Nie mam dla niej żadnego zabezpieczenia. Niewiele zostaje mi z pensji na koniec miesiąca i nie posiadam nic, nawet samochodu. Ale czy przynajmniej próbowałeś? Nie. Ale jestem pewny, że to błąd, którego nie powinieneś więcej powtarzać. Nie rób tak, jak inni ludzie, którzy poddają się, zanim spróbowali. To najlepszy sposób, żeby niczego nie dokonać i niczego nie osiągnąć w jakiejkolwiek dziedzinie. Nie wpadaj w tę samą pułapkę, co ludzie przystępujący do działania, ale wewnętrznie przekonani, że nie może im się udać. Oni zaczynając są już przegrani. Zharmonizuj swoje myśli i działania. Bądź w harmonii z samym sobą. Chciałbym, żeby wszystko było dobrze, ale mój problem wciąż nie został załatwiony. Mogę zawsze próbować. Musisz zaczynać z mocnym przekonaniem, że istnieje rozwiązanie twojego problemu. Siła twego umysłu i magia wytkniętego celu w odpowiedzi przyniesie rozwiązanie w sposób, którego istnienia pewnie nawet nie podejrzewasz. Bądź wewnętrznie przekonany, że powiedzie ci się, a rzeczywiście tak będzie. Nie zostawiaj miejsca na wątpliwości. Przeganie jest całą siłą, na jaką stać twój umysł. Wątpliwość jest nieodłączną częścią sił ciemności, podczas gdy optymizm, który odczuwasz, należy do królestwa światła i życia. Te dwie siły są w wiecznym konflikcie. Zagorzale zwalczaj wątpliwość, bo wątpliwość jest także myślą. Jak wszystkie myśli, ma skłonność do materializowania się w życiu. Jeżeli jesteś mocno przekonany, że dostaniesz pożyczkę, to dostaniesz. Czy jesteś przekonany, że możesz dostać pożyczkę? Tak, teraz jestem. Pan mnie o tym przekonał. Co mógłbyś zrobić w obecnych okolicznościach, aby osiągnąć swój cel? To znaczy uzyskać tę pożyczkę. Tak naprawdę, to nie wiem. Gdybyś miał na to bardzo mało czasu, powiedzmy godzinę, żeby zdobyć 10 tysięcy funtów na rozpoczęcie własnego interesu, co mógłbyś zrobić? Ja ciągle nie mam pojęcia. Stoi przed tobą milioner, który przecież zachęca cię. Przekazuje ci sekrety własnego sukcesu. A ty nie wiesz, co masz zrobić? Nic nie przychodzi ci do głowy, jak zdobyć te pieniądze? Nagle zaświtało młodemu człowiekowi, o czym milioner mówi. Być może powinien po prostu poprosić go o pieniądze. Po chwili wahania postanowił, że tak zrobi. Czy pożyczyłby mi pan te 10 tysięcy funtów, których potrzebuję? No widzisz. Czyż nie jest to łatwe? Trzeba było tylko poprosić. Ale ludzie nigdy nie mają śmiałości prosić. Musisz mieć odwagę prosić. Następnie wyjął owe 10 000 funtów, które nosił przy sobie, odkąd młody człowiek go spotkał i które najwyraźniej były u niego podręcznym kieszonkowym. Tak zdumiewająco wielka suma w oczach przeciętnego śmiertelnika, ale bez znaczenia dla niego. W każdym razie nie była mu do niczego potrzebna, gdyż żył odcięty od świata zewnętrznego. Milioner nostalgicznie patrzył na plik banknotów, które trzymał w ręku, specyficznym spojrzeniem, które nie mogło być jednak wywołane tym, że miał je właśnie oddać, a potem podał pieniądze swemu młodemu gościowi. Ten zaś przyjął je drżąc z emocji. Nigdy w życiu nie trzymał w ręku tak wielkiej sumy pieniędzy. Sądzisz pewnie, że łatwo było zdobyć te pieniądze, powiedział starzec. Ale uwierz mi, że absolutnie nie ma żadnego powodu, aby w przyszłości otrzymywanie pieniędzy miało być dla ciebie czymś trudniejszym. Niestety istnieje powszechne przekonanie, że pieniądze przychodzą z trudem i trzeba ciężko się napracować, by je zdobyć. Tak naprawdę jedyną wartością pracy jest wzmocnienie struktury naszego umysłu i zmuszenie się do bardziej intensywnego myślenia. Gdy już zarobisz dużo pieniędzy, a zapewniam cię, że to nastąpi niedługo, jeżeli zastosujesz sekrety, których cię uczyłem, wówczas uświadomisz sobie, że jedyne, co się liczy, to postawa duchowa, siła twoich pragnień i fakt, że jest się zdolnym do ukierunkowania ich za pomocą konkretnego celu finansowego. Większość ludzi nie osiąga powodzenia, ponieważ tego nie robi. Dlatego właśnie zmuszeni są wykonywać ciężką albo nieciekawą pracę, aby zarobić na swoje utrzymanie. Nie zapominaj, że okoliczności zewnętrzne zawsze w ostatecznym rozrachunku odzwierciedlają stan twojego umysłu i naturę twoich najgłębszych pragnień. Przepełniony radością posiadania w końcu 10 000 funtów, młody człowiek słuchał mądrych słów milionera już tylko jednym uchem. A więc pamiętaj, młody przyjacielu, gdy będziesz potrzebował pieniędzy, jeżeli będziesz przekonany, że możesz je zdobyć łatwo i szybko, tak się stanie. A gdy tylko zaczną twój umysł atakować wątpliwości, wróć myślą do tych 10 000 funtów, które właśnie dostałeś. Jedyne, co trzeba zrobić, to poprosić. Jeżeli w chwili, gdy o coś prosisz, jesteś przekonany, że dostaniesz to, o co prosisz, jeżeli zachowujesz się tak, jakbyś już to miał, wtedy dostaniesz to. Pamiętaj, nasze najgłębsze przekonania zawsze stają się rzeczywistością. A co mam robić, jeżeli zacznę wątpić? Najlepszym sposobem, aby pozbyć się wątpliwości, jest zastosowanie autosugestii i powtarzanie myśli przeciwnych. Niech twoje słowa przemienią się we władczy rozkaz. Gdy twój umysł osiągnie dostateczną siłę, każde słowo będzie niczym rozkaz. Twe słowa i rzeczywistość staną się jednością, a czas potrzebny na wykonanie twoich poleceń będzie coraz krótszy, aż w końcu spełnią się natychmiast. Do tego czasu będziesz musiał nauczyć się naprawdę doskonale panować nad sobą. Musisz tak panować nad swoim umysłem, aby uniknąć myśli, które mogłyby zranić innych. Musisz nabyć umiejętność myślenia wyłącznie pozytywnego o dobru innych, tak aby siła twoich słów nie obróciła się przeciwko tobie. Tu znowu zrobił krótką pauzę. Te pieniądze, podjął dalej, wskazując na plik banknotów, właściwie nie pożyczam ci ich. Wydawało się, że przez chwilę zawahał się, niewątpliwie aranżując to zręcznie dla lepszego efektu, i zamiar ten rzeczywiście się udał, sądząc po reakcji młodego gościa. Nie pożyczam ci ich, ale daję, powiedział milioner. Gdy to czynię, wszystko zatacza właśnie pełny obrót. Te pieniądze są zupełnie czyste. Dostałem je od mojego mistrza na rozpoczęcie własnego biznesu. Nie wykorzystaj ich na żaden inny cel. Nie naśladuj człowieka, który w biblijnej przypowieści zakopał swoje monety zamiast zaprząc je do pracy. Wielu ludzi postępuje w ten właśnie sposób. I to jest ich największy błąd. Pozwalają, by kierował nimi strach. Strach jest twoim najgorszym wrogiem. bratem zwątpienia i musisz go pokonać. Bądź śmiały i nieustraszony. Ktoś, kto pod pretekstem racjonalnego działania zakopuje otrzymane pieniądze, nie jest ich wart. Nie zasługuje na więcej i jest mało prawdopodobne, że dostanie więcej. Sprzeciwia się bowiem jednemu z największych praw życia, prawu obfitości. Pieniądze muszą swobodnie przepływać, aby mogły być pomnożone. Młody człowiek delektował się pieniędzmi w równym stopniu jak słowami swego szczodrego dobroczyńcy. Pieniądze, które ci daję, są jednak w istocie swoistą pożyczką, mówił dalej milioner. Pewnego dnia ty z kolei musisz dać je komuś innemu. Po wielu latach spotkasz młodego człowieka będącego w takiej samej sytuacji jak ty obecnie. Rozpoznasz go dzięki znakowi. Będzie nosił różę. Musisz dać mu pieniądze, które daję ci dzisiaj. Do tego czasu będą one już dla ciebie nieznaczną sumą, po prostu drobnym kieszonkowym. Masz zrobić tak, jak ja zrobiłem. Musi to być suma odpowiadająca jej dzisiejszej wartości. Wtedy on także będzie mógł zacząć ze znaczną sumą. Bowiem jeżeli inflacja pozostanie na tym samym poziomie co dzisiaj, 10 000 funtów nie będzie wówczas wiele warte. Młody człowiek skinął głową na znak, że się zgadza. Przyjmując te pieniądze, następny młody człowiek musi solennie przyrzec, że będzie przekazywał dalej tę naukę, którą otrzymałeś ode mnie i którą usłyszy od ciebie. Nie przerywaj tego łańcucha pod żadnym pozorem, bo inaczej szczęście odwróci się od ciebie. Wiem, że jesteś uczciwym człowiekiem, dlatego nie obawiam się powierzyć ci tego sekretu. Pełen wdzięczności młody człowiek gorąco podziękował. Ale jest jeszcze jedna, o wiele ważniejsza rzecz, o której musisz wiedzieć. W tej chwili rozpętała się burza. Milioner przerwał na chwilę, a na jego twarzy pojawił się smutek. Zaczęło padać. Wszystkie znaki pojawiają się jeden za drugim. Wymamrotał do siebie milioner. Jak już powiedziałem, zwrócił się ponownie do młodego gościa. Jest jeszcze jedna rzecz, o której musisz wiedzieć. Ten największy sekret, jaki ci przekazałem, może służyć do osiągania wszelkich celów, jakie sobie postawisz. Prawdę mówiąc, nie dlatego zgromadziłem tak kolosalną fortunę, że interesowały mnie w jakiś szczególny sposób pieniądze. Chodziło mi przede wszystkim o pokazanie ludziom małej wiary, jak wielka jest potęga umysłu. Znowu przerwał na chwilę, lecz młody człowiek nie śmiał go o nic pytać. Po chwili mówił dalej. Największą rzeczą, jaką posiada człowiek, jest wolność. Bogactwo daje wolność. I poznanie tej wolności będzie korzystne dla ciebie. Zobaczysz, jak wiele złudzeń wtedy pryska. Zrozumiesz także, że prawdziwa wolność polega na nieprzywiązywaniu się do wszelkich dóbr. I to jest najwyższa forma wolności. Tylko ten, kto odchodzi z pustymi rękoma, będzie mógł pielęgnować róże we wieczności. Osiągnięcie tej wolności było sekretnym celem całej mojej egzystencji. Wbrew temu, co myślą inni, ci, którzy sądzą tylko z pozorów i widzieli we mnie tylko zdobywającego powodzenie biznesmena, nigdy nie byłem niczym więcej niż skromnym ogrodnikiem. Młody rozmówca zapytał go więc, dlaczego pan mi to wszystko opowiedział? Dlaczego dał mi pan te pieniądze? Przecież nie był mi pan nic winien. Tak naprawdę zamiast mnie mógł zupełnie kto inny przyjść do pana. Ależ o to właśnie chodzi. Nikt więcej nie przyszedł. Sprowadziło cię do mnie twoje pragnienie. Tak właśnie dzieje się w każdych okolicznościach życia. Czyż nie zostało powiedziane, że gdy uczeń jest gotowy, pojawia się mistrz. Ponadto ja sam otrzymałem wiele. Jest więc rzeczą normalną, że teraz daję. Może i tak, powiedział młody człowiek, nie mając zamiaru się wycofać. Ale dlaczego właśnie ja, a nie ktoś inny? Błyskawiczny milioner uśmiechnął się. Jesteś jesteś uparty. To mi się podoba. Utracił dotychczasową surowość i dystans i po raz pierwszy objął młodego gościa ciepłym, ojcowskim spojrzeniem. Jeżeli chcesz znać prawdziwy powód, to ci powiem. Nie wiem, czy potrafisz przyjąć go dzisiaj, ale być może kiedyś będziesz mógł. Dusza żyje wiecznie i każda dusza wędruje od jednego życia do drugiego w towarzystwie innych. Każda z towarzyszących dusz pomaga innym w wypełnianiu swego przeznaczenia. Spotkania, jakie mamy w ciągu naszego życia, nigdy nie są wynikiem zbiegu okoliczności i rzadko kiedy spotykamy się ze sobą po raz pierwszy. W poprzednim życiu byłeś moim ojcem. Czy nie będzie rzeczą słuszną, żebyś w tym życiu był moim duchowym synem? Młody człowiek doznał przypływu wzruszenia, choć nie był pewny, czy dobrze zrozumiał to, co przed chwilą usłyszał. Milioner zbliżył się do niego. Nigdy dotąd nie miał tak królewskiej postawy. Pomimo sędziwego wieku kroczył jak monarcha, wysoki i wyprostowany. Jego promieniująca twarz wydawała się nietknięta przez upływ czasu. Wyciągnął prawą rękę i wskazującym palcem lekko dotknął czoła swojego młodego ucznia, mówiąc: odkryj, kim naprawdę jesteś. Ta prawda na zawsze uczyni cię wolnym. To były ostatnie słowa wypowiedziane przez milionera. Na dworze burza ucichła tak nagle, jak się rozpoczęła, i znowu jasno zaświeciło słońce. Światło świec nie było już potrzebne. Milioner podniósł kandelabr i wyniósł go bez słowa z pokoju. Młody człowiek nie odważył się odezwać. Pozostał sam, z głową pełną kłębiących się myśli, trzymając w ręku pieniądze podarowane przez starca. Rozdział 15, w którym młody człowiek i starzec wyruszają każdy w swoją drogę. Nie na długo młody człowiek pozostał sam. Po chwili pojawił się lokaj, przynosząc kopertę. Wręczył ją młodemu człowiekowi, wyjaśniając: mój pan polecił mi oddać to panu. Prosił, żeby przeczytał to pan w zaciszu swojego pokoju. Może pan tu spędzić jeszcze jeden dzień. Później musi pan odejść. Takie są życzenia mojego pana. Młody człowiek podziękował i, umierając z ciekawości, co zawiera otrzymany list, posłusznie skierował się do swojego pokoju. Tym razem jednak przezornie zostawił drzwi nieco uchylone, obawiając się, że znowu zostanie zamknięty. Usiadł na brzegu łóżka, pospiesznie rozerwał kopertę i wyciągnął list. Napisany był pięknym charakterem pisma, czarnym atramentem i tchnął delikatnym zapachem róży. To jest moja ostatnia wola, zaczął czytać. Zostawiam ci wszystkie książki znajdujące się w mojej bibliotece. Bardzo ci się przydadzą. Nie rób tego samego błędu, który popełnia większość ludzi, jeśli chodzi o książki. Niektórzy sądzą, że zawartość książek jest zupełnie bezwartościowa. Uważają, że sami wymyślają świat. A ponieważ nie korzystają z wiedzy zawartej w książkach, niestety powtarzają błędy popełniane przez swoich przodków. W ten sposób tracą mnóstwo czasu i pieniędzy. Nie wpadnij też w inną pułapkę. Nie wierz ślepo w treść książek i nie pozwól, aby ci, którzy szli przed tobą, myśleli za ciebie. Autorzy tych książek, w większości wartościowi ludzie, podróżowali wiele lat i wiele widzieli. Książka jest zawsze w pewnym sensie opowieścią z tej podróży. Lecz podróż, którą ty podejmujesz, nie jest taka sama jak ich podróże. Zachowaj tylko to, co przetrwało upływ czasu. Co do reszty, korzystaj z najcenniejszej części swojego majątku, własnej głowy. O ile wiem, jest ona wciąż najlepszym wynalazkiem, jeżeli chodzi o myślenie. Niestety większość ludzi spędza życie szukając sposobu na uniknięcie myślenia. Taka jest ludzka natura, skłonna do łatwych rozwiązań, przynajmniej z pozoru. Większość ludzi zostaje pokonana przez naturę i instynkt. Pokaż, że twój umysł jest zwycięski. Od naszego pierwszego spotkania próbowałem przekazać ci perły mądrości, które zbierałem przez całe długie życie. W tym liście znajdziesz kilka myśli stanowiących moje dziedzictwo duchowe. Chciałbym, abyś zrobił wszystko, by przekazać je tak wielu ludziom, jak to będzie możliwe. W ten sposób moje życie będzie usprawiedliwione. Opowiedz ludziom o naszym spotkaniu i o sekrecie, jaki poznałeś. Zanim to jednak zrobisz, musisz go sam wypróbować. Metoda, która nie została wypróbowana i sprawdzona, jest całkowicie bezwartościowa. W ciągu 6 lat zostaniesz milionerem. Wtedy będziesz mógł swobodnie podjąć niezbędne kroki, aby przekazać moje dziedzictwo ludziom i opowiedzieć o naszym spotkaniu. Teraz muszę cię opuścić. Moje róże czekają już zbyt długo. Pomimo dławiącego go wzruszenia, młody człowiek wyczuł w kopercie coś jeszcze. Był to testament błyskawicznego milionera. Włożony został w osobną kopertę, zapieczętowaną wielką, czerwoną pieczęcią w kształcie róży. Młody człowiek ostrożnie przełamał pieczęć i wyjął dokument liczący kilka stron. Ten nadzwyczajny testament napisany był odręcznie, szerokim, majestatycznym pismem, które zdawało się oddychać, jakby przepojone własnym życiem. Młody człowiek zagłębił się w treść testamentu na całą godzinę, choć wydawało się, że nie trwało to dłużej niż kilka minut. Skończywszy czytać, w naturalnym odruchu chciał podziękować milionerowi za podarowanie mu tak cennego daru. Szybko wrócił do jadalni. Nie było tam nikogo. Zawołał na lokaja, ale nie było odpowiedzi. Ponieważ po burzy zaświeciło znów słońce, pomyślał, że milioner powrócił do swych róż. I miał rację. Ale starzec powrócił do nich z całkiem innego powodu. Młody człowiek wybiegł do ogrodu i zawołał na milionera. Nagle zobaczył go. Starzec dość dziwnie leżał na środku ścieżki u stóp krzaka. Obok leżał kandelabr, w którym wciąż paliła się jedna świeca, najwyższa. Wszystkie zaś inne zgasły. Początkowo młody człowiek myślał, że milioner jedynie śpi, ucinając sobie drzemkę w tak niezwykłym miejscu. W końcu był przecież dość ekscentryczny, ale im bliżej podchodził, tym bardziej był zaniepokojony, jakby czując, że zdarzyło się coś poważnego. Gdy w końcu znalazł się u boku milionera, jego obawy potwierdziły się. Starzec ubrany był w białą szatę sięgającą do kostek. Jego złożone na piersiach ręce trzymały pojedynczą różę. Twarz milionera nie zdradzała żadnego bólu. Nie znalazł na niej śladu cierpienia. Pozostała idealnie spokojna. Tak jak młody człowiek podejrzewał, milioner był martwy. Upewnił się jeszcze, klękając i przykładając ucho do ust starca. Nie oddychał już, a z całej jego postaci emanowało nieziemskie szczęście. Co za nadzwyczajna śmierć, powiedział do siebie młody człowiek. Milioner wiedział dokładnie, kiedy odejść. Kto wie, czy nie zamówił sobie tej właśnie chwili na swą ostatnią drogę. Jakiś dziwny, znany tylko sobie, tajemniczy sposób, albo też przez nieugięte pragnienie śmierci. Tego jednak młody człowiek nigdy się nie dowie. Milioner zabrał ten sekret ze sobą. Młody człowiek poczuł, że nadszedł dla niego czas odejścia. Nic już nie było tu do zrobienia. Pomyślał jednak, że odchodząc mógłby zabrać ze sobą na pamiątkę różę, którą trzymał milioner. Nachylił się nad bezładnym ciałem i wyciągnął rękę. Dotknął róży, lecz nagle cofnął rękę, decydując, że jej nie weźmie. Poczuł, że gdyby ją zabrał, sprofanowałby pamięć milionera. Ta róża należała do niego. Była jego ostatnim towarzyszem. Młody człowiek podniósł się, dostrzegając w przelocie kandelabr z wciąż o dziwo płonącą centralną świecą. Jego oczy napełniły się łzami. Nie znał milionera zbyt długo, a jednak przywiązał się do niego jak do ojca. Przyrzekł więc uroczyście, że nigdy nie zdradzi milionera. Będzie przekazywał jego naukę najlepiej jak potrafi. W tej samej chwili, gdy wypowiedział swą uroczystą przysięgę, wiatr zdmuchnął ostatnią świecę. Młody człowiek wyszedł tą samą drogą, którą przyszedł, mocno przyciskając do piersi testament i list milionera. Następnego dnia została dostarczona do jego domu biblioteka milionera. Była tak ogromna, że nie pozostało mu już w mieszkaniu wiele miejsca na inne rzeczy. W rezultacie został więc postawiony natychmiast wobec dylematu: albo przeprowadzić się, albo pozbyć się części książek. Zdecydował się na przeprowadzkę i zrobił to z lekkim sercem. Czyż nie był to znak nowego życia, które miał przed sobą? Epilog. Tak jak przepowiedział milioner, młody człowiek zarobił swój pierwszy milion, zanim upłynął termin 6 lat. Dotrzymał więc obietnicy. Wziął sobie miesiąc wolnego na opisanie swojego spotkania z błyskawicznym milionerem i filozofii, której się od niego nauczył.